Alkoholik altruista. Po prostu to jest taki trochę cuk tego, tych podróży, więc, więc wydaje mi się, że to tak wygląda u mnie. czy znaczy w ogóle pojechałem jak idiota, miałem tam 6 euro i pojechałem do Maroko. Nie masz takim wzoru na to, żeby tą grupę ludzi połączyć i żeby to nie wybuchło. Wszystkich pozdrawiam, wszystkiego najlepszego, najlepszego z okazji moich urodzin. To są audiochwile. Ja jestem Maja, a przede mną siedzi człowiek, który ma dziś urodziny. Więc jest to dla niego wyjątkowy dzień. Dla mnie też jest wyjątkowy z tego względu, że możemy razem tutaj świętować. Jest to już druga taka sytuacja, że jesteśmy w posiadaniu y, solenizanta y, w studiu, bo nie wiem, czy jubilata, bo zaraz dopiero się przyznasz do tego, ile dziś lat? Na Wojciech. pewno się nie przyznam. Wojtek Friedman, człowiek, który nie mówi, jak. Mówi, nie lubi, jak mówi się na niego Wojciech, zgadza się? Nienawidzi. Znaczy inaczej, Czyli nie tak... reaguje. Bo... Nie reagujesz Czyli nie to reaguje. To tak jak z Majką to... w moim przypadku. No nie moje, to tak jakbym reagował na Zygmunt na przykład. Nie moje, to się nie odwracam po prostu. Ale to dlatego, że brzmi zbyt poważnie. Bo jest taki Wojciech, albo że jak ktoś się na ciebie nagradza. Nie, bo to jak mówi, ja dorastałem, Wojciech! moment, jak ja dorastałem, a dorastałem w, w latach 80., i, i była postać w historii tego państwa, która nie była bardzo ciekawa i lubiana, bo był generał z imieniem Wojciech, i mi się ten Wojciech będzie kojarzył do końca świata. No, i, i ale to, Wojtek to, jest o... okej. Okay. Nie miałeś takich. Wojtek jest nie każdy, ale, ale Wojtek jest okej. Okay, no. Imię, które Ci się całkiem podoba, nie miałeś jakichś pomysłów, żeby je zmieniać? Masz drugie imię? Mam, Dominik. Teraz rozumiem, Jakił że słoń Dominik, przy też. I takie, Dominik. nie takie niełam się. I taka bajka była kiedyś. Tak. Nie, ja nie mam. Ja mam, nie, nie używam też chyba. Jako dziecko nie, nie miałem jakiejś pełnej akceptacji do tego imienia. Nie, nie jestem za. To jest to chyba częsta moje... historia. No, moja jest dokładnie taka bardzo. sama. Ja uwielbiam imię mojego syna, i ja jak z nim rozmawiam, to mówię, idź. Gorszego nie mogłeś wymyślić. No, więc A to, to ty, tak ty jest wymyśliłeś, że chyba... tak, mam tak? Tak, tak. I to, I to chyba jest tak, że się po prostu nie lubi. Bardzo możliwe. Ja na przykład teraz już przepadam, więc to się bardzo zmienia, dojrzewamy. Ty też dojrzałeś o kolejną wiosnę, ile dzisiaj y, lat. Chciałem powiedzieć, że nie pamiętam. Naprawdę musiałem się skupić. No 48 tak lat mas, mam. 48. No już mam pół wieku prawie. No. no jeszcze dwa lata. Przez dwa lata może się bardzo dużo wydarzyć i ty powinien Mogę mieć mniej. Bardzo... Możesz mieć mniej. To. Słyszałam o przypadkach, że tak się zdarzało. Naprawdę nagle okazywało się, że ktoś ma tam 3 lata mniej. To są fakty. Tak już było. Piłkarze Historia przeważnie z, z, z innych kontynentów, jak przyjeżdżają i to się okazuje, prawda? że mają inaczej niż mają. To no. prawda. A ty czujesz się jak? Czujesz się młodo, czy czujesz się przeczołgany przez życie? Pewnie jedno nie wyklucza drugiego I, generalnie, y y y y ale y y y y tak w większości przypadków chyba jednak. Czuję się dobrze, tak. akceptuję miejsce, w którym jestem. Chociaż jestem nerwusz i dużo rzeczy mi przeszkadza, ale, ale ja. Nie to jest odpowiada. Ja dla, jestem zadowolony. Tak. Dzisiaj będziemy dbać też o emocje wszystkich innych nerwusów i będziemy się starać nie ruszać i nie oddalać się od mikrofonu. Wymyśliliśmy już z Wojtkiem pewne rozwiązania. Jednym z nich jest homontozrzemienie. Homontozrzemienie Homonto zrzemienia albo zaczepienie tej, do tego kolczyka w nosie, żeby się przemieszczać w Ale nie sposób. no to, to wpływa po prostu nie to na głos. Jak... No dobra, ale jak tak robię, to wtedy się nie oddalam i wszyscy mnie Państwo Dlatego słyszycie. Sztywna, yy, sztywna Sztywniutko. Uz... Sztywniutko, Sztywniutko, sztywna uzda. No i coś wymyślimy w każdym razie, ale dzisiaj postaramy się bez takich sprzętów tak. yy, dowieść yy, te yy, walory głosowe, że tak powiem, do same, od początku do końca. Ja pozwolę sobie Ciebie jeszcze teraz przedstawić yy, tej części yy, naszych widzów, tudzież yy, słuchaczy, którzy mają. Pełne prawo nie wiedzieć, kto tutaj dzisiaj ze mną siedzi, e, ale to nie jest wcale taka prosta sprawa Cię przedstawić. Możemy powiedzieć na pewno, że jesteś podróżnikiem, możemy powiedzieć na pewno, że jesteś nowelistą, choć y, mając na koncie już dwie książki, już tak legitnie, no to to słowo pisarz nie powinno być y, aż tak odstraszające Literat. dla Ciebie. Literat. Literat, się Literat mi się też z ceratą. A mi się literatkę, że jest takim pijaczkiem, co w Spatifie siedział z literatki, zawsze. Co no, wiasz, dlatego, no, wiasz, z dlatego To Czyli z nie mamy podobne. Tak. Mhm. Mhm. Niech będzie i literat. Dumny tata na pewno, co dało się już usłyszeć mhm. y, od początku syna, zaznaczyłeś. Syn Stefana Friedmana to mhm. też jest y, epitet, który w jakiś sposób ci na pewno charakteryzuje. No pewnie. Wie, w dużym stopniu na pewno cię ukształtował, o tym też pewnie będziemy dzisiaj rozmawiać. Co jeszcze byś dodał do tej listy? Alkoholik altruista. Do alkoholu też na pewno przejdziemy. Ja już teraz może powiem o takiej refleksji, którą miałam, przygotowując się do naszej rozmowy, czyli też słuchając i oglądając wiele rozmów z tobą. Bardzo mi zależy na tym, żebyśmy się tutaj dzisiaj nie, ter nie terapeutyzowali do końca. ja tego nie robię, chociaż to zawsze wychodzi ja we wszystkich rozmowach. To wychodzi jak jak we wszystkich rozmowach. I tak, tak mamy i nagle jest pytanie, i jest... a myślisz, jak, że terapia jest ważna, a jak jest a. ważna. Znaczy, bardzo, tak. Ja teoretycznie myślę, że sympatyzowałam z Twoimi wypowiedziami. W większości przypadków uśmiechałam się pod nosem, kiedy mówiłeś choćby o tym, że jest to kwestia indywidualna, no i ty jako, że nie masz kompetencji terapeuty, no to nie możesz tego nikomu zalecać, ani odradzać, co jest prawdą, mhm. ale wolałabym raczej, żebyśmy oczywiście, odnosząc się do tych wszystkich tematów, bo one są szalenie ciekawe mhm. i wolałabym, żeby ktoś się usłyszał w naszym podcaście, a nie w żadnym innym, więc nie będziemy ja do innych odsyłać. Ale żebyśmy do tego podeszli w taki sposób bardziej przystępny, mniej psychologiczny, a bardziej ludzki, może nawet trochę przyziemny. Bo mam takie poczucie, że to się przyda. I teraz tak, jeszcze jak myślałam sobie o tym, że jesteś podróżnikiem, to y, pierwszy synonim, oczywiście w cudzysłowie, który przyszedł mi do głowy, to uciekinier, bo też zaznaczałeś często, że podróże są formą ucieczki, tak jak był nią alkohol, czy tak jak były nią narkotyki, wszelkiego rodzaju używki. Teraz twoją używką są podróże. Jedyną? Tak. Jedyną niekontrolowaną, tak. Nie kontrolujesz tak. tych podróży? Już nagle nie, mówisz, gdzie nie, naprawdę gdzie jesteś? No właśnie nie wiem, w jakiejś Naprawdę, podróży. I złapałem się na tym tydzień temu, złapałem się właśnie na takim jakiś braku pomyślenia, gdzie pojawił się następny krok i była tylko informacja od moich przyjaciół, że kupują bilety do Bagdadu i od razu powiedziałem, dobra, to bierz mi też, oddam pieniądze w poniedziałek. No i potem odłożyłem... Tą, o, skończyłem tą rozmowę i nagle się okazało, że raz, mnie nie stać na żaden Bagdad, dwa, nie mam czasu, trzy, jakieś inne plany już miałem, ale Świetnie. pierwsza reakcja jest, mhm. Bagdad? Super, jedziemy. Przez Kuwait? Ekstra, jedziemy. Jedziemy aż do Kurdystanu? Super, zapraszam. I mam, i po prostu to jest taki trochę cuk tego, tych podróży, więc, więc wydaje mi się, że to tak wygląda u mnie, no niekontrolowane są te odruchy. A czy ja cię mogę jeszcze nazwać fotografem? Zamiłowania. No z albo zamiłowania. A czy cokolwiek ja bym, co wymieniłam jest niezamiłowania? Nie, bo ja myślę, że na przykład fotograf ja od razu mam zawód i mi się wy, wydaje, albo może ja mam jakieś błędne postrzeganie tego i te wszystkie Ale powiedziałam też, że pisarz są... nowelista, literat powiedzieliśmy, nie literat. protestowałeś aż tak, a tutaj przy fotografie nie, bo... skąd te sprawdziło. Z, chyba z, dlatego, że bardzo cenię ludzi, którzy zarabiają w ten sposób i naprawdę mają warsztat, mają umiejętność wykonywania tego Czyli zawodu, wykształcenie. i w te wykształcenie. No nie, nie zawsze, ale, ale mają umiejętność. Ja nie mam tego, ja uwielbiam robić zdjęcia, ale to nie jest równa się fotograf. Więc no to... poczekaj, ale czy nie robiłeś zdjęć yy, no, dla przynajmniej no... dwóch restauracji? No, robiłem. Robiłem nawet dokładkowe jakiś no to tam. To nie ten, jest y, w trochę zawód. w czasopismach. Rzez nie powiedzieli, Ty, słuchaj, zadzwoń do tego pisarza, żeby nam tam zdjęcia zrobił. No Wszystko nie, no, rozumiem. Tylko... Czasy są takie, że możesz być kim chcesz. I to jest też trochę inaczej. Ja może mam to stare podejście ze względu na te urodziny dzisiejsze, że to nie są 28. że ja trochę podchodzę do tego zawodu, jak do, do takiej etykiety, którą się potem nosi po użycia. Co jest błędne, oczywiście, ale wydaje mi się, że to jest właśnie ten ta. To, to, to zagadnienie, o którym mówimy, czyli jeżeli nie mam tego wykształcenia, nie zarabiam non-stop, no ja jestem bardziej kierowcą, no mogę ci powiedzieć, ja się czuję bardziej kierowcą i teraz się zdziwisz i powiesz, no ale jak no, Ubera kierowcą, każdym kierowcą, bo wykonuje więcej zawodowo zleceń, jeżdżąc dla kogoś gdzieś w czymś, jakimś miejscu, odbierając paczkę, jeżdżąc z przesyłką do Paryża jak ostatnio, niż robię inne rzeczy i czekaj, jeżeli czekaj, chodzi o ja stan na ten temat nie wiem, no to słucham no, od no początku, co to znaczy czy, że jesteś z, z zawodu kierowcą. No nie, że nie, nie to nie właśnie z zawodu okay, więcej częściej mhm. zarabiam jako kierowca jako za wykonanie jakiejś pomocy komuś jako kierowca niż robiąc zdjęcia o tym. Ale mówię. jako kierowca no, ludzi jako kierow... paczek... A, jest... wszystko, zapraszam, wszystko paczki. Będzie, wiesz. Wszystko, oczywiście paczki, no nie, nie, nie jeżdżę, nie jestem tym, nie mam aplikacji, nie nie, nie jeżdżę wieczorami. W ten sposób nie zarabiam. Czyli jest to jakaś Twoja metoda, żeby dostać się do kogoś? Metoda, żeby zapłacić, kraju. żeby nie dzwonić do mnie, żeby nie dzwonił komornik, to jest do mnie metoda. Po prostu i dzwonią znajomi, mówią: słuchaj, jest takie i takie zlecenie, trzeba zawieźć coś do Wiednia albo odebrać coś z Paryża albo rozwieźć telewizory po całej Polsce. I wsiadam w samochód dostawczy i No dobrze, ale to rozumiem, że się rachunki, Odbywa no. yy, za pomocą poczty pantoflowej. Wśród przyjaciół bardziej, bo to, bo to mi bardzo do tej pory pomagają ludzie mi bliscy. I to, nie, nie. nie masz jakiejś swojej strony internetowej ze swoimi. Nie, Fred y... Trans? Nie. <laughs> Wojciech. <laughs> Wojciech. Wojciech, Wojciech Trans. To no, no. Wojbut. Czy Czyli. Tam, y... Po prostu kiedyś zasygnalizowałeś komuś ze swoich znajomych, że chętnie. Nie, chyba skoziłem. oni wiedzą, że ja nic innego nie potrafię robić, tylko jeżdżę samochodem jak debil w kółko po świecie. A, i, I to może dlatego jest. A z wykształcenia jesteś. Kimś? A z, z wykształcenia nie. Ja dwa razy zaczynałem studia i mi dwa ja razy nie. nie poszło, i wyższa szkoła ekologii i zarządzania na, na ochronie środowiska. A drugą byłem, zaczynałem reżyserię dźwięku i, i realizację dźwięku. I... Dwa te tematy dzisiaj przed anteną poruszyliśmy. Mówiliśmy o ekologii też i o rowerzystach. Tak. Mówiliśmy też o dźwięku, tak. więc tak widzisz, jest. może jednak Dźwięku, niepotrzebnie, dźwięku. niepotrzebnie zostawiłeś te tak. studia. A zostawiłeś je, bo... Bo piłem alkohol i na niczym innym nie zależało, albo przynajmniej myślałem, że mi nie zależy, i, i było to dla mnie za, za duże wyzwanie robić tyle rzeczy na raz. A, a już, już byłem chwilę po liceum albo w trakcie liceum w, w jakimś tam mocnym uderzeniu, i, i to wtedy trudniej jest obrać sobie kierunek, który wiesz, że ci będzie pomagał w życiu w przeszłości. No i to tak ja miałem do tej no, pory, że te... jest dnia na dzień praktycznie, tylko żyję tym dniem dzisiejszym coś też. Mówiłem milion też, razy też i też. Tak, no, ale i to widzisz, no i bez terapeutyzowania, a zaraz będzie dokładnie to, no, ale to nie, nie trochę nie. tak wygląda: no, że ja siebie, ja opiekuję się sobą w sposób taki, że mi nie zależy na tym, co będzie, i do tego doraźnym, i mi nie zależy na tym, żeby wiedzieć, które mam urodziny, bo ja się dzisiaj mam czuć ze sobą dobrze, i dzisiaj mam załatwić sprawy naokoło siebie. Dzisiejsze, a nie jakieś tam na przyszłość rzeczy, których nigdy nie umiałem i które u mnie naprawdę powodowały największy spadek nastroju. No bo mnie to przerastało od dziecka, jakieś plany na przyszłość i największe rozczarowania z tym związane. I, I to odrzuciłem. Dzisiaj sobie do tego Jasne. świetnie do, dorabiam teorię jeszcze programu pomocy w, w uzależnieniu od alkoholu, który jest programem 24 godzinnym. Utrzymanie w, przez jeden dzień abstynencji. Nie robienie założeń, że ja nie będę do końca świata pił. Czyli ja każdy nie, dzień jest jakimś Dzisiaj małym do wieczora sukcesem. mam się nie nachlać. I to jest koniec w ogóle czegoś, co ja od siebie wymagam. No dobra, ale to jest oczywiście. Ja to przyjmuję, co mówisz. Nie potrafisz planować, zawsze cię to przerastało, ale to jest, to, plany to nie jest jedyna rzecz, czy jedyna perspektywa, która cię y, przerażała, bo wcześniej przerażało cię leczenie. Być może to jest wy, wyłącznie mój domysł i bazuję mhm. tutaj na swoim przykładzie, prawdopodobnie i wielu innych osób. Być może przeraża, przerażało cię w jakim, na jakimś etapie życia ojcostwo, być może przerażało cię posiadanie psa, być może przerażało cię to, że będziesz musiał y, jakoś zorganizować pieniądze na jakąś podróż, a jednak te wszystkie, Rzeczy się wydarzyły w Twoim życiu z sukcesem, no bo ojcem jesteś dumnym. bo... Ja to mnie dziecko rozliczy z tego, jakim ja jestem ojcem. No, ja mogę być dumnym i mogę dzisiaj. Mówić mówimy O tym, co i... jest dzisiaj. Dzisiaj nie, tak. czujesz, nie czujesz, że, że cię to przerasta, że cię to przeraża. Tak, jest to coś cudownego. I jak, jak słucham, jak mówisz o tym ojcostwie, no to jest to dla ciebie. Jest to zachęcające, o tak powiem, mhm. jeżeli chodzi o posiadanie potomstwa. I to planowanie jest jedną z takich rzeczy, bo ja nie mówię o planowaniu długoterminowym, bo musiałabym być yy, hipokrytką, mhm. ale mówię o jakimś zarządzaniu swoim czasem, najbliższym. Już tutaj zaglądasz do kawki, możemy zawsze zrobić nie, bo przerwę. Właśnie nie wiem, skąd ona się wzięła po twojej stronie stołu, czy ja ją odsunąłem, czy na, o co chodzi? To jest moja, moja strona stołu, No, stołowa, no ty, i, i przecież to jest... przed chwilą tak? była kawa tu. No, Słuchaj, tu, może bo. ja tak... Co ty gadasz? Ale numer. Jakieś To się napieje swojej. Ale mówię o takiej organizacji e, czasu, czyli masz plan na książkę. Na przykład. Mhm. Tak jak ja miałam plan, przeczytać książkę, mhm. dobrze, ponieważ ja się e, nie imam pisania. I Jeszcze. jeżeli nie założę sobie tego, że dzisiaj wieczorem położę się o tej o tej godzinie, albo to już tam godzina to najmniejszy problem, ale przeczytam tę książkę, albo przeczytam jakąś część tej książki. To jest plan. I mówimy o planie na dzisiaj. Zaplanowałeś sobie, że tutaj przecież zaplanowaliśmy to zresztą już dużo wcześniej. Mhm. Więc mam takie poczucie trochę, oczywiście nie znam cię, więc nie mogę tego w ogóle w żaden sposób ocenić, to są tylko jakieś tam domysły, że trochę za bardzo przywiązujesz się może do tego słowa i niekoniecznie się słusznie tego boisz, bo ja mam wrażenie, że ty potrafisz wiele rzeczy świetnie zaplanować i wcale cię to nie przerasta a to, że masz taką cechę charakteru, która sprawia, że ty nie jesteś w stanie usiąść z Excelem i odhaczać sobie później tego, co masz do zrobienia do grudnia tego roku, no to jakby nawet nie wiem, co powiedzieć na ten temat, no bo dobra, to jest też ja, moja wielka przywara. Jasne, nie, mam, nie, nie uważam, że powinniśmy tutaj mieć jakiś, dyskutować na, na ten temat. Dla mnie obraz, o którym mówię, który ja mam siebie i swoich działań, no to jest na przykład... Ja dopiero zacząłem z pół roku temu używać kalendarz w telefonie, czego nigdy nie robiłem. Ale super, no. co? Nie wiem. Bo i tak jak i on mi nie dzwoni, i tak i tak potem to jest dwa fatalne, dni później tak. sprawdzam, wie Jezu, przecież było zapisane i faktycznie. A spróbuj nie... sobie taki jeszcze manualny. Tak, w sensie taki, nie bo już nie że... mam gdzie go nosić. E, no, bo oczy oczywiście jest to dysfunkcja z mojej strony ogromna nieumiejętności używania tego kalendarza. E, w tej chwili coraz więcej rzeczy zapisuję, zapamiętuję właśnie ze względu na lęki, czyli mam wrażenie, że jak coś zaniedbam, to drugi raz się ta okazja, czy przeważnie chodzi o zawodowe rzeczy, bo żadnych innych nie zapisuję, Jasne. że mogę dać na tyle, prawda, ciała, coś zaniedbam, albo komuś obiecam, gdzieś się umówię i nie przyjdę, że więcej to nie wyjdzie, a yy, no... Im jestem starszy, tym mam z tyłu głowy takie, że kurczę, do niedawna też jeszcze mi wisiało to, że byłem pusty i że miałem gdzieś, zarabiałem tylko na następną podróż, tak jak chyba zasugerowałaś i że to było dla mnie ważne, a następne, skąd wziąć na następny samolot czy, czy gdzieś tam jak załatwić sobie, żeby dojazd mieć. No zaczyna się chyba ze względu właśnie na to dzisiaj urodziny i to ciasto, tort od ciebie, który dostałem, że to właśnie chyba jest ten wiek pokazuje, że jednak trzeba bardziej zadbać o siebie, żeby mieć spokojniejszą głowę, to chyba o to chodzi. Czyli dojrzałość to jest to, co możesz y, powiedzieć w kontekście tego, co ci czego ci przybyło przez ostatnie lata. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, czy to, czy to znowu trzeba nazywać, bo, bo ja się chyba to jest bardziej, tak jak powiedziałem, z obaw bardziej mam więcej lęków bardziej że coś że coś zepsuje. bojaźń no. Bojaźń życiowa. Jasne to jest bojaźń, a nie dojrzałość, dojrzałość to, to by chyba wszystko Wielkimi torami to szło, a ja mam cały czas to, że na przykład się boję, że nie zarobię na następną podróż, a nie, że ja nie boję się, że nie będę miał na rachunki następne. A dojrzałość to jest jednak zaczęcie swoich opłat i, i rzeczy ważnych związanych z finansami od strony zaniedbań właśnie tych na przykład zobowiązań, a ja tego nie mam. Ja mam zarobić oczywiście i tak, ale żeby mieć na bilet, więc ja nie. No to, ale to jest kolejna super ciekawa ja jestem, sprawa, bo tak. Jestem daleko. A propos tak. dojrzałości, to Twój syn już ten wiek y, osiągnął, jest tak. dorosłym człowiekiem. Y, a ty przez te wszystkie lata byłeś w stanie to pogodzić. Czyli bez stałej pracy, bez y, nie wiem, trzech mieszkań w Warszawie, z których miałeś regularny przychód na przykład. Byłeś w stanie godzić ojcostwo z byciem podróżnikiem. Oczywiście tutaj na drodze pojawiła się Baśka, czyli jakby pierwsza książka, co na pewno moim zdaniem w perspektywie też będzie miało duży wpływ na twój spokój ducha chociażby. Uh -huh. Bo no możesz sobie... Nie wiem, jak będzie z audiobookiem w ogóle, bo w sumie nie sprawdziłam, czy jest audiobook Baśki. Nie, nie ja, też, ja też nie wiem. To przestał, przestaliśmy z wydawnictwem z... rozmawiać na ten temat, i się chyba już do, tej, do tego już nie wrócimy, do tego audiobooka. Były fajne pomysły, żeby zrobić słuchowisko i w ogóle, ale to jest. Już teraz widzę nawet przy drugiej książce, że to, to ja trzeba ci... od razu rozmawiać tak, na ten tak. temat, bo, bo jak mija teraz, już minęło y, by pięć miesięcy, czterech miesięcy. Fajnie miesiące, przy promocji od... książki od razu już jasne, mieć perspektywę jasne. tego audiobooka. Ale powiem Ci, że czytając Baśkę, ja miałam takie poczucie. Yy, I widzisz, i też zastanowiłam się, czy jest audiobook, a później zapomniałam i tego nie sprawdziłam. Widzisz, to jest dokładnie taki, taki, taka metoda działania, ale pomyślałam sobie, że cholernie trudno byłoby to nagrać, bo tam jest taka różnorodność wyrazu mm -hmm. i wyrazów, mm -hmm. <laughs> których mm -hmm. ty tam używasz, że m, nawet te końcówki. No, język środowiskowy na pewno jest trudny do pokazania. I nieregularny ten, tak, bardzo, bo raz jest pokazania. tam, nie wiem, Jasne. albowiem, a raz jest w ogóle jakieś słowotwórstwo, takie mhm. właśnie uliczne, proste. I ja tak się zastanawiałam, czy Ty na przykład chciałeś zaangażować w jakichś swoich bliskich. Typu, tata, który te umiejętności aktorskie niewątpliwie ma. Pewnie takich osób znasz jeszcze więcej, no bo do takiej sztuki jednak potrzeba prawdziwych twórców, a nie odtwórców. Nie? No, był plan na to taki super, że robimy już każdy. Zobaczyłam z tematu, ale wrócę. Żeby każdy dostaje swoją rolę w tym, w tym słuchowisku, więc chcieliśmy połączyć ludzi znanych z głosu, na przykład, ale i dziennikarzy, którzy w, w ładny sposób mówią, ale im wkładać rolę tam właśnie te pospolite, bardziej proste na zasadzie. Tego jasnego, oczywiście, kontrastu i tego wszystkiego. Były pomysły ze znajomymi naszymi, którzy na przykład robią muzykę, robią rap i też mają tą. Mm -hmm. tą... Specyficzną formę używania tego języka i to też słychać. Niektórzy mają wręcz wadę wymowy, ale też tak. w jakiś sposób to ogarniają swoje, bo nagrywają płyty i są super przy tym, więc to jest fajne znaleźć takie, takie, takie postacie. Ale do tego również mieli być faktycznie mieli być aktorzy. Ja, ja chciałem, miałem obraz już. Prawie cały tego wszystkiego. No i tak się trochę to z czasem rozjechało. Był, dostał już reżyser nagrań. Radiowych, dostał cały. Ja dopisałem część tekstów jeszcze do tego, bo jednak tam było dużo opisu, mało, mało dialogów, więc też byłaby cięższa sytuacja w pokazaniu. Jasne. To trzeba by zmienić konstrukcję wtedy i taka była, taka była droga. Ja dopisałem część dialogów do tego, żeby jeszcze było więcej tej, tej samej treści, a nie tylko opisów. No ale tak jak mówimy, jak się za czymś nie chodzi od razu, to potem jest sytuacja, że coś. No a przy zabawnego psa o imieniu Kolka już pisałeś trochę pod kątem y, tego, że może powstać audiobook? Yy, nie, ale z, z kolei przy konstrukcji tej drugiej ja bardzo miałem ze sobą taki wewnętrzny wewnętrzny challenge czy potrzeb potrzeb Potrafię w ogóle napisać od tej trzeciej osoby, czyli nie od tego pamiętnika, że ja mhm. zrobiłem, ja widziałem i Nadal pamiętam, że osoba było, by było jasne I, i tak jak było w baśce, to było to było łatwe, ale i, ale, i zupełnie inne, to było tak. jak, jak to następne, czyli ta trzecia osoba wszechwidząca, wszechczująca i znająca wszystkich bohaterów. I to wcale nie było dla mnie łatwe. To od pierwszej osoby to jest ta forma pamiętnika zawsze i to w każdej Możesz chwili. Możesz zachować sobie w każdym jasne, przypadku, jasne. piszesz jako ty. Tutaj jest trochę ciężej i, i, i ja to chciałem zrobić od początku do końca, żeby mi to wyszło. No, złożyłem to, nie wiem czy to wyszło, ale złożyłem to do końca i gdzieś tam nie ma jakichś zaburzeń w, w formie, w budowie tego, tego tekstu całego. No Zobaczymy na, na trzecią. Pewnie, że łatwiejsza jest ta znowu forma opowieści. I myślę nad nią, bo już mam pomysł w kolejnej rzeczy, w zasadzie już chyba nawet powinienem się wziąć do, do roboty konkretnie, no bo powinienem oddać tą następną do wydawnictwa no gdzieś do lutego, więc to tak mi nie zostało wcale dużo czasu, biorąc pod uwagę ten mój warsztat, może umiejętność pisarską mam, bo, 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 bo uważam, że mam. No, ale warsztatu pracy nie mam żadnego. Ja nie mam mobilizacji, ja nie potrafię zrobić czegoś takiego, że się po prostu siadam i wykonuję swój zawód. Biorę komputer, kartkę czy zapisuję. To, że do tej pory ci się to nie udawało, to nie oznacza, że nie potrafisz tego na pewno zrobić. Skąd wiesz, że nie obudzisz się nagle w środku nocy albo nad ranem jest stwierdzisz, kurde. Moja droga, kurde, bo to próbowałem. I to... Ale właśnie bez próby. Może to się po prostu wydarzy. Okej, okay, będę liczył na to. Ja będę trzymać kciuki w takim razie. E, zależy w jakich sytuacjach, ale postaram się oba. Dobra. Urodziny. To będzie trochę motyw przewodni tego, co teraz powiem, dlatego że niedawno urodziny obchodził twój Instagram też. Tak. Dziewiąte. Tak. tak. A abstynencja, kiedy obchodzi swoje urodziny i które? 25 października, 8 lat zamykam bez, bez zalewania czapki. Czyli rok jeszcze prowadzenia Instagrama był pod wpływem. Tak. tak. Permanentnym? Już, permanentnym, ale bardzo bym powiedział tam było powściągliwe używanie tego wszystkiego tak jak Czyli przykład, instynkt samozachowawczy jednak działa ale tylko tam bo A, miałem w tym czasie jeszcze facebook który od tamtej pory jest nieotworzony bo go zamknąłem bez i tam dopiero m, chyba przemyślenia tam zapisywałeś jakieś perełki. swoje zwane myśli nie ta agresja czysta agresja hamówka i ale w ogóle polityczna i... czy chyba nie chyba Wszech... wszystko. Okay. wszystko wszechstronna agresja wszystko tam było w tym, tym... i nawet czasami się Śmiałem z moimi kumplami, żeby to odpalić któregoś dnia, wrócić do życia. Oczywiście w środku nocy, wtedy kiedy się nikomu dam do nie wyświetli. Nie wiem, jak w tej chwili działa Facebook. Może już nie tak. Go nie mam. Od tamtej pory go nie mam praktycznie. Znaczy nie kończę, żeby cokolwiek się zmieniło na Facebooku. On się zmieniał. Się wtedy się zmieniał. Okay. Osiem lat go nie mam, e, ale pamiętam, że jakoś chcieliśmy tak, żeby go z powrotem się zalogować gdzieś znaleźć te loginy hasła, żeby poczytać te mądrości, a potem od razu wszystko zrobić screenshot i pokazować. No bo dużo było również takich wypowiedzi większych w formie małych felietonów czy takich, no tam tej treści było dużo, tam były fajne zdjęcia też, ale dużo było też pod wpływem tak okay. naprawdę i te emocje jakby zaburzone przez te środki wszystkie, więc myślę, że, że oprócz tego śmieszku i uśmieszku również bym miał te zażenowanie konkretne, strach i inne rzeczy, które się wiążą z tym, bo dzisiaj wspominanie tego czasu alkoholowego, no to jest element mojego życia. Ja od tego nie ucieknę. Chyba się, nawet gdzie, nie próbujesz. Nie? Nie, nie, zupełnie nie. I gdzie się próbuję, gdzie, gdzie mogę się zaśmiać i, i, i nie przypomina mi się krzywda, jaką robiłem bliskim albo otoczeniu, no to jest super, no to się można pośmiać z tego, ale było wiele fragmentów mojego życia takich, gdzie do tej pory mi się łamie głos i jak sobie myślę o czymś takim, że byłbym świadkiem tego, no to jest jakiś w ogóle degręgolada społeczna w ogóle najwyższej kategorii. I, i, I to jest. I są takie straszaki do tej pory, które mam. W baśce Duż? pojawia się taka y, postać, to jest ojciec, teraz mnie popraw, bo ja już dokładnie nie pamiętam, ja nie pamiętam ty, suchy? Czy to był ojciec suchego, ten, który pracował. Y, no taki, co tam się tak, tak, się tak, tak, czy tak, któr, któr, któregoś tam z tych chłopaków faktycznie coś, tak, się, coś. i to był taki motyw i teraz tak się zastanawiam, czy to w takim razie może była jakaś taka delikatna alegoria y, twojej osoby. Że fajny gość, tu wam tu załatwił chłopakom tam wycieczkę, wszystko super. Był miły, generalnie był tatą, ale jak zachlał, to wszyscy się za niego wstydzili. Łącznie, oczywiście z jego synem na czere, ale tak. łącznie z jego tak. przyjaciółmi. I tam nawet były jakieś docinki do tego pana, który tam pytał, mhm. jak tam chłopaki dzień w szkole, tak, cokolwiek, to tak, oni tak. mu tam jakiś pojazd mhm. e, jak w ramach e, Solidarności. Mhm. Czy to było. To, to, o trochę oddanie tego, kim ty nie chciałeś się stać dla swojego syna? Ja chyba byłem, więc to nie. Nie, 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 nie wiesz, nie, nie, nie myślę. Ja. Takich sytuacji w życiu pamiętam dużo, od moich, u moich znajomych. Gdzieś tam z mojego życia pamiętam, że, się, że, że coś się takiego działo, więc chyba to nie było konkretnie o mnie, natomiast no, mnie na pewno można było się wstydzić. Czy, czy od strony znajomości, czy od strony związku, czy myślę, że Szymon był trochę za mały, jak ja miałem ten. No właśnie, bo chłopcy największy... w książce są już wiesz, Tak, tak. I więc jak ja miałem najmniejszy. Ja rozmawiam czasami z Szymonem na ten temat i on mi powiedział, że pamięta ze dwa zdarzenia, takie jak Jakieś na Sycylii byłem za zagłośny i coś tam krzyczałem i opowiadałem. I on to pamięta. I go ściskało brzuchów wtedy no, chyba z zażenowania. Właśnie ja nie wiem, czy bo on mi tego nigdy nie powiedział. Oczywiście ja też patrzę pod kątem no, dorastającego dziecka, alkoholika. Czy on ma te wszystkie y, 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 sytuacje, które mają ludzie z, z tym DDA? Mhm. Nie potrafię powiedzieć, nie jestem, nie jestem osobą na tyle mm, posiadającą wiedzę. Ja o sobie wiem więcej, a nie wiem jak on. No, ale go tam oglądam, czy to jest to. Tylko wydaje mi się, że, że ostatni moment mój picia to był po prostu na tyle mm, y, świadomy, że ja go odsunąłem na, ten, na, te, na te cugi takie. Po prostu go nie widywałem. Ty, ty, tam, tydzień, jak się zamykałem i, i traciłem świadomość. E, gdzieś pomagała w tym mama Szymona na pewno, że on nie miał tego kontaktu bezpośredniego, chociaż on wiedział o chorobie mojej, bo on mnie odwiedzał w ośrodku, no on przyjechał jestem. do mnie, do, do Nasobieskiego, więc to też, i on wie, że ja jestem osobą niepijącą, ale jestem do końca życia chory, no to, 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 to zresztą pierwszą w ogóle to jest ciekawostka, mieliśmy nie rozmawiać i to też nie chcę, bo to się... No poczekaj, nie ale teraz nie, nie, nie mądrzymy się, tylko opowiadamy historię. To jest no zupełnie inne. No ty ja się nie mądrzy, a się, zawsze mądrze, więc to jest, to jest u mnie zupełnie inne. Nie co znam innego. się, ale się wypowiadam. No, tak. Ale to jest o Tobie, więc możesz wszystko. I to jest i to jest trochę um, i to jest taka, taka sytuacja z tym z tym piciem, że no nie, no bo właśnie to, to rozmawiamy o tym, że że żeby unikać, nie wiem, czy chcę po prostu, bo za każdym razem, jak są rozmowy jakieś, to ja wjeżdżam na ten temat tego alkoholu, a jest tyle fajnych, ciekawych rzeczy do mówienia. Zdążymy. Ja nie, co takim Zdążymy, etatowym, ale to jest, co jest super zawsze ciekawe. Zawsze wszędzie się no. już pokazuję, mówię, jak jest rozmowa o wiośnie, to ja mówię, a wiosna super, ulubiona pora roku, jak ja chlałem wiosną. No, i to tak chlałeś, no ta że nawet nie pamiętasz. Na i wiosny. No. I, to, I to trochę jest tak, że mi zawsze wjeżdża ten alkohol. no Oczywiście, że to jest ważna rzecz, żeby być w, w kontakcie ze sobą i ze swoją chorobą i pewnie to o to chodzi, że ja każdy temat nagle zjeżdżam, czy rozmawiam z sąsiadem, czy no, dzięki ale to Tobie tutaj. To jest. chyba gigantyczny element twojego życia. To jest coś. No największy. No ja się pierwszy cię raz poszedłem leczyć Zdemolowało, na a potem I, ty się uratowałeś. To a, są, jakby... a potem zbudowało. A ja potem dzisiaj, zbudowało. Dzisiaj, ja słucham czasami na mitingach, na spotkaniach AA, że ludzie mówią, chociaż się nie mówi konkretnie, ale że cieszę się, że jestem alkoholikiem. Kurczę, ja to rozumiem, no. Ja to rozumiem, bo dzięki temu mam jakąś taką przejrzystą świadomość siebie, która mi pomaga w, w dniu dzisiejszym. Ja nie mogę powiedzieć, że no nie wiem, czy ja jestem uzależniony, czy nie, czy jak mi jest... Nie, ja bardzo konkretnie wiem i dlatego ten alkoholizm mi... No, dziwnie to brzmi, ale ja naprawdę się cieszę, że mam tą świadomość swojej choroby. No ale to kiedy przestałeś się oszukiwać? Co się stało tych 8 ja... lat temu już o, prawie? nie, momento. To było bardzo wcześnie. Ja miałem kłopoty jako dziecko i ja piłem alkohol i się i się zachlewałem, jak nikt nie wiedział, już w szkole podstawowej i to było... Ale wiesz, są przypadki, kiedy ludzie tak robią i inni wyjdą na prostą i to idzie w zapomnienie, a inni mają inklinację do tego, żeby jednak się uzależnić i nie podnieść, więc to też jest kwestia. No yeah. Ja wiem, dlatego ja tylko, sobie mm -hmm. ja tylko o sobie mówię. Ja wiem, że ja miałem kłopot ucieczki, absolutnej ucieczki od rzeczywistości, od niezrozumienia w świata jako dziecko i ja miałem kłopoty ze sobą w, w myśleniu, nawet miałem kłopoty ze sobą dorastając jako, jako kilkuletnie dziecko. I one mi w zasadzie nie znikły do dzisiaj. Ja, do, ja dzisiaj po prostu o tym nie myślę, bo mi się nie chce marnować czasu i energii. Natomiast to nie jest to, że ja się czuję jakimś osobą, że ja wiem po co ja tu jestem i ja mam jakiś, jakąś swoją drogę i tam albo jakieś. No, wydaje mi się, że trzeba być trochę, może, chciałam powiedzieć głupim, ale może naiwnym, żeby rzeczywiście móc tak powiedzieć, że się. Poz ma się tę wiedzę i się dokładnie wie, dokąd się zmierza, myślę, że to y, wiem, że nic nie wiem, powinno wyjaśnić ten temat. Okay, to jest tak. po prostu jakaś mądrość, ale nie postradanie wszystkich rozumów. Ta lampa niebieska to jest po to, żeby się upalać zęby i mieć w takie jasne potem, nie? Powiem ci, jest... że Też. rzuca światło to na czekaj, twoje zęby. Ten, no tak ale wiesz co, bo ja się boję, że później bo ja tutaj, wiesz, no nie wiem, czy cię nie podliczą za to, wolałabym, tak? żebyś no, ostentacyjnie Uuu, tego nie robił, więc po prostu mów dobrze. tak, żeby dużo zębów ci wystawało. Dobry. Ale nie wszystkie, o tym, jakie masz w tym wieku, żeby ci wystawały. No, no dobrze, Będziemy, no. Posiedzimy tutaj jak najdłużej, żeby tak, efekty były jak najlepsze. Bardzo dobrze. Słuchaj, więc ty co? No i pierwszy raz tak naprawdę się zorientowałem, robiąc już bardzo jakieś problemy, robiąc rzeczy autodestrukcyjne, bardzo mocne i jakieś... O, o, ogromne spustoszenie w swoim życiu. Jak skończyłem 25 lat, jak mi dali warunek w pracy, w której dobrze zarabiałem, jaka to była praca? Nie jestem barman oczywiście, okay. no, bo ja się dosyć szybko zorientowałem, żeby mieć kontakt z alkoholem i pić go na umór. No to trzeba pracować w barze, no i poszedłem jako 17 latek, gdzie tam mnie ze szkoły kolejnej podziękowali mi, nie mieli programu dla mnie specjalnie przygotowanego i i było trochę ciężej, więc ja jakby przeniosłem się do szkoły zawodowej, znaczy do szkoły takiej dla pracujących tak. kilka razy w tygodniu. Znaczy, się okazało, że jeszcze trudniej, bo jak masz szkołę pięć razy w tygodniu, to tam dwa razy przyjdziesz niechcący, a jak masz dwa razy w tygodniu, to weź traf te dni, wtedy kiedy akurat to trzeba to... przyjść. No. To jest dopiero zagadnienie, więc jak ktoś z Państwa chce inaczej, to nie jesteś dzień jest i zawsze się tam załapać. No i dobra. I, i faktycznie było ultimatum. tak, że ja dostałem też w domu ultimatum, dostałem w pracy ultimatum. I, i żebym sobie znalazł pracę, jeżeli uważam, że szkoła nie jest mm, miejscem, w którym powinienem spędzać czas, to proszę iść do pracy i pokazać. No i bardzo super. No i na moją największą zgubę i największą tragedię mojego życia okazało się, że poszedłem do pracy, w której zarabiałem tyle samo co mój tata wtedy, albo jeszcze więcej. Ten Kaszel mi wypadał z każdej kieszeni, gdzie nie wiedziałem nawet na co te pieniądze idą, i bym chciał zarabiać, dzisiaj bym chciał zarabiać połowę tego, co wtedy miałem jako 25-latek, który ma wełbie pstro, tak naprawdę, i chodzi mu tylko o gruby bal. I to taki gruby bal, gdzie przypominam, że to był 2000 rok, gdzie w Warszawie nie było lokali do wydawania pieniędzy. Był jeden, jak nie, to taksówka do Sopotu z całą ekipą i, i tam siedzenie w Grand Hotelu przez kilka dni i wracałem na następny weekend, żeby zarobić jeszcze raz tyle i dalej jechać. Więc to taki czas ciężki. No i i wtedy się zorientowałem, że jest ten moment, którym trzeba na chwilę zwolnić, żeby otoczenie mi dało spokój. No bo wszyscy już mówili, już było tak, że, że się przeginasz. że się przy... tak, że jak jak gdzieś tam byłem w miałeś partnerkę tam... na tym etapie, czy nie? miałem jakiś miałem na pewno. czy to, że jakieś miałeś, to tak. ale chodzi mi o ja... poważną relację wtedy, czy nie? no do poważnej, to, do dzisiaj trudno się mówi, że to jest jakaś poważna relacja. bo też się nie nauczyłem tego jako mm. dorastający człowiek, który który poznaje swoje emocje przede wszystkim. do dzisiaj ich nie znam Wydaje mi się do końca. I, i e, uczestniczyłem, w, mogę powiedzieć, w, 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 w jakimś układzie e, damsko-męskim. E, robiąc na pewno też spustoszenie g, g, komuś w życiu, ale. I ja się zorientowałem, że ja muszę trochę krok do tyłu, właśnie żeby mieć odrobinę większy... Żeby zejść ze świecznika tak naprawdę, Jasne, nie po to, żeby sobie ale pomóc. ale jasna sprawa. Ty nie miałeś pie... problemu według ale... ciebie. Twoim problemem byli ci ludzie, którzy ci tam gadali do ucha, To tak? też nie tak. Ja wiedziałem, że ten problem jest. I okay. to jest ciekawa rzecz, bo ja od swojej strony choroby, ja wiedziałem dosyć szybko, że ja mam... ale ja nic z tym nie robiłem. Ja wiedziałem, że kurde, no, słyszałem, no jak wiesz, no, była inna świadomość społeczna, była inna świadomość mojego otoczenia 20 lat temu tak naprawdę. Nice. Jak ja chodziłem na pierwsze mitingi, to byłem chłopakiem, co miał 25 lat, gdzie wchodziłem wśród ludzi starych, uzależnionych, przeważnie typów, bo, bo kobiet nie pamiętam wtedy, gdzie każdy mówił, młody, ty chyba się... Nie, ty jeszcze swoje jeszcze nie wypiłeś tam. To jeszcze to nie jest dla ciebie miejsce. Miejsce jeszcze. Ja pamiętam, dzisiaj przychodzę na mityngi, gdzie przychodzą, kurczę, mogę powiedzieć, nie ze względu na brak szacunku, ale przychodzą dzieciaki, przychodzą ludzie w wieku mojego syna i przychodzą i umieją prosić o pomoc. To jest super rzecz. Kiedyś tego nie było, mówię ci. Ja przychodziłem na pierwszy meeting, poszedłem jak miałem 25 lat i wszyscy się śmiali ze mnie i mówili do mnie młody, no i jaki ty tam masz. Pieś tam. Ty masz problem, przestań, dopiero będziesz miał. Ja ci mogę powiedzieć z mojej perspektywy, że na pewno teraz bycie nawalonym i robienie z siebie błazna jest dużo mniej cool niż było kiedyś. Znaczy, w sensie, że to się bardzo zmieniło. Ludzie nie lubią tak bardzo pijanych osób w swoim towarzystwie, i myślę, że stąd też ta większa uważność na to. I też pewnie znajomych, którzy tobie też szeptali do ucha, ale mało skutecznie, nie? No, mi się wydaje, że w ogóle nie, nie skutecznie. No i w każdym razie, i wtedy ja zrobiłem pierwszy swój taki krok w życiu do, 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 do codzienności bez używania tych środków zmieniających świadomość i zrobiłem przerwę z alkoholem. Z alkoholem tylko, bo wtedy od razu palić dosyć dużą ilość jointów, i to też nie było tak, że to. No, mi się wydawało, że to jest spoko, że wystarczy, że nie piję, że to jest uzależnienie od, kolej, od konkretnego środka, zmieniającego świadomość, a nie właśnie ucieczka, o której mówiłaś, o której mówiliśmy wcześniej, że to mm -hmm. na tym polega, a nie, że to jest, a jesteś alkoholik, ale wszystko inne możesz. Mi się wydawało, że to właśnie jest w ten sposób. No ale to się okazuje, że zupełnie inaczej. I ja pierwsze te kilka lat też utrzymałem tą, tą, swoją, tą swoją w cudzysłowie, to, 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 to trzeźwienie brak trzeźwienia, ale Kilka tą absty no 7 lat wtedy nie piłem no i to też mi się wydawało potem jak miałem 32 lata ci urodził Szymon i mówię, jaki jestem alkoholik jak ja nie piję 7 lat i w ogóle mi się nie chce no a to się okazuje że to zupełnie inaczej potem pierwsze jakieś tam to dlatego to, te, to stwierdzenie z twojej strony że codziennie wyzwaniem jest nie picie kolejnego dnia bo skoro 7 lat nie piłeś, no to to jest tylko rok mniej niż teraz no dokładnie tak więc jest to trzecia co do wielkości przerwa w moim życiu. No, bo pierwsza była 9 lat od urodzenia do 9 roku życia, bo pierwszy raz się upiłem. To nie była przerwa, no to po prostu. No, ale ja to liczę jako przerwa. W tej chwili jest druga i tam ta trzecia, kiedy no, robiłem inne rzeczy, ale nie piłem alkoholu. Więc, więc niby trochę to wygląda. Natomiast no, jest pustoszenie w głowie. No, nie Ale ma. To co się opowiadać. stało? Dlaczego, dlaczego wróciłeś do tego picia, skoro mówię, że nie? No, by się się, bo się pozmieniały moje sytuacje życiowe, bagaż doświadczeń i emocji, który był nierozładowany, był już coraz cięższy. Przy rozstaniu z, gdzieś tam z. z, 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 z przy rozstaniu z my, mamą z Szymona z tym wszystkim, co się wtedy naokoło nas narobiło, naokoło w moim życiu. A poznałeś powiedzieć... się kiedy już nie piłeś? Ja byłem z nią wcześniej. Ja jak był jeszcze bardzo... ja jeszcze piłem, potem jak nie piłem, więc to wszystko super. My się znamy do tej pory i dla mnie to jest bardzo, bardzo bliska osoba. No, nie, nie jesteśmy ze sobą paręnaście lat, ale to jest w ogóle jedyna osoba, może nie jedyna, ale jedna z niewielu, której bym zaufał w, w każdej porze dnia i nocy. Super. I to wcale nie trzeba się wtedy jakoś tak, wiesz, lubić, przyjaźnić, bo to, to są różne rzeczy. To Jasne. chodzi o, o bezgraniczne zaufanie, które mam Rodzina, na pewno. Jest no jasna sprawa. No. E, i, i, I faktycznie było tak, że ja sobie nie poradziłem. Powrót do tego, do tego uzależnienia na początku był taki, tam. Można powiedzieć chwilowy, bo tutaj dwa dni, trzy miesiące później. Znowu dwa dni popłynę, więc Aha, takie Tak, czyli miałeś także dwa dni, nic, a potem. Jasne, nic, nic, i dalej nic, nic, nic więc mówię. Jestem, kurde. jestem Przecież ok. To nic nie robię. Można kontrolować. To jest to słynne. Nie, no, to się da kontrolować. A potem nic to światło zgasło, i minęło sześć miesięcy, kiedy nie wychodziłem praktycznie z tego z tego. Wiesz, z tego zawalenia barłogu, barłogu i zawalenia, zawalenia głowy tym wszystkim. No A i... skąd środki na to wtedy, w tym czasie? No różno, wtedy też pracowałem, no miałem kawiarnię swoją, ja miałem jakieś inne przedsięwzięcia, więc to dużo rzeczy robiłem zawodowo w życiu. Jak, jak... Ale funkcjonowałeś w ciągu dnia, bo jesteś w stanie pracować i później dopiero się upijałeś, czy no zrozumiałem jak... tak, że w ogóle... Nie, nie chcę się porównywać, ale chciałem takiego użyć śmiesznego określenia. Każdy alkoholik, co mu się wydaje, że świetnie funkcjonuje, bo ma pracę, to znaczy, że nie, nie, on nie czyli ma... Czyli nie znikałeś nie... do końca w mieszkaniu, Znikałem też, znikałem. też znikałem. Ale widzisz, to jest tak, że y, ja jako y, osoba uzależniona y, mam taki gen manipulacji, o której można sobie tylko po prostu chyba mają te, takie. A, Agentury wewnętrzne, ktoś z, z wywiadu to potrafi w ten sposób manipulować, a druga osoba to jest to jest właśnie osoba od, u, o, od, od uzależnienia. I to jest po prostu, to był, to był gen, bo u mnie w tym teatrze życia moim to potrafiło brać udział 10 osób nieświadomie, że w ogóle kogoś na tyle nastawiłem na drugą, i to mi wszystko pasowało tylko dlatego, żeby miał stuprocentowy komfort picia. No i się okazywało, że to jednak możesz tak nakręcić, no i dzisiaj to widzę, wtedy tego nie widziałem, wtedy po prostu potrzebowałem spokoju i potrzebowałem, żeby ktoś nie dzwonił do mnie dwa dni, potrzebowałem spowodować, żebym miał, zarobił na tym mimo wszystko, to zrobił, to zrobił, no i to kurczę, niestety to działa czasami u, u, u ludzi uzależnionych, dlatego się tak trudno potem ze sobą skonfrontować, że to, to jest trochę nie okej, okay, no. No to kiedy przy ten moment, kiedy sobie to właśnie powiedziałeś, to jest nie okej. Okay. Przyszedł moment, kiedy zobaczyłem, że nie mam całkowitej kontroli. Te zerwane u mnie filmy i te zerwane rolki z, z, mojej, z, mojego, z mojego życia trwają coraz dłużej. To znaczy, już nie było tak, że mi się po, mi się potrafiło. Po dwóch piwach mi się potrafił film zerwać, gdzie gadam z kimś, i ktoś mi, ty wczoraj byłeś trzeźwy, a ja po prostu ani po informacji na temat tego, co się działo dzień wcześniej. Więc to są, to są takie rzeczy, więc pewnie od strony od strony mocno medycznej już, tej, tej, no, tego co się działo w głowie, ale też no, no inne rzeczy. I aż do momentu takiego, kiedy, kiedy się faktycznie po takim piciu kilkudniowym zadzwoniłem rano do, do, do rodziców, do mojej mamy, żeby zapytać co u nich słychać i w ogóle i moja mama zaczęła płakać. Mówię, a ty pamiętasz, że ty wczoraj ze mną rozmawiałeś i po prostu ja do tej pory aż mam zobaczyć. Ja też. gęsią skórę i mówię no nie, no nie pamiętam. No i powiedziałem, że faktycznie moja mama była przekonana, że ja te całe 8 lat wcześniejszych 7 nie piłem, że dalej to kontynuuję, więc ona była w świadomości, że mam 15 lat abstynencji. Ja tak potrafiłem to wszystko pozamieniać i wiedzieć, że się gdzieś tam kitram z tym solidnie. No i się okazało, że nie, więc próba załatwienia ośrodka, potem Jeden lekarz, ale cały czas mi nie wychodziło, więc tego picia było jeszcze więcej, jeszcze więcej. Aż do momentu, no kiedy. Bo frustracja no frustracja narastała. Jasne, aż do momentu, kiedy wylądowałem pierwszy raz na, na, na kardiologii z jakimś tam zanikiem tych wszystkich funkcji życiowych, praktycznie z wypłukanymi wszystkimi pierwiastkami, pani doktor się zapytała, czy to jest właśnie ta droga, żeby się zapić, bo, bo, bo jestem w fatalnym stanie. A, a ja wizualnie pewnie podobnie ty jak teraz. No. Tu więcej perfum, żeby mnie było tylko czuć. Czasami ogolony, czasami nie. Koszula, jak nie trzydniowa, no to nowa podkoszulka, bo mnie było na to stać. I to tak jest, wiesz, no, jak masz towarzystwo ogólnie, które... Mógłbym powiedzieć, nie wylewa za kołnierz, no to nie wiem, może Właśnie kogoś o, obrażę, ale się ja myślę, że się, że się wiele nie różniłem od, od, od mojego otoczenia. No, a, a się okazuje, że jednak tym, co w głowie było, no to się bardzo różniłem i, no, i to w ogóle był jakiś ostatni, albo już po ostatnim dzwonku. też jaki tam ostatni dzwonek? Ostatni dzwonek już miałem kilka lat wcześniej. No i cudem się okazało, że dostałem skierowanie do ośrodka, za pierwszym czyli, razem znowu... czekaj, Czyli ta rozmowa z mamą trochę była takim. Ja bodźcem. myślę, że to był taki moment, że ja już się przestałem udawać, że jest, że i siebie oszukiwać. Tam się przestraszyłeś na, na tych łesmów. No tak. Jej. No i tego, że zupełnie nie pamiętam zdarzeń, całych, całych dni w tym wszystkim. No, a miałeś porównanie, bo całkiem niedawno byłeś na etapie, kiedy pamiętałeś wszystko, prawda? Jasne, jasne. To jest chyba najbardziej potrzebne przy takich decyzjach. Nie, no bo jakbyś cały czas chlał, to byś nawet nie wiedział, jak to jest bez. Ale pewnie, że tak, no. Ale co tam mieliśmy rozmawiać o czymś czekaj, fajnym? Poczekaj, ale, ale to jest, mnie jakiś, to interesuje, no, po To ci powiem jutro, No albo dobra, ale gdzieś, jeszcze, okej, okay, ale jeszcze to nawiązałeś do mamy, to teraz mi się przypomniało um, coś takiego, co sobie odnotowałam w głowie. E, mówiłeś generalnie o tym, ja to tak streszczę, żeby tutaj właśnie nie robić całego tego backgroundu, nie wiadomo jak y, długiego, ale ty masz starszego brata, y, tatę, który był bardzo rozpoznawalny, kiedy ty byłeś y, małym chłopcem, w zasadzie, no Chyba bardziej się nie dało, przynajmniej z twojego no pewnie, punktu no to, widzenia. Jeden program telewizji, czy dwa programy w telewizji, i w jednym i drugim I był. Wszędzie był ojciec, tata. No. Oczywiście. To się nawet wyjść pewnie na spacer nie dało spokojnie. Do tego brat, z tego co mówiłeś, yy, yy, ładniutki, blondynek. Pewnie tak, jeszcze tak. ogarnięty, pewnie super się uczył no i pewnie właśnie. szybko sobie poukładał życie Jest, i tak. ma tak. ileś tam dzieci, tak? Tak. No, więc wszystko się zgadza, czyli ten idealny pierwszy syn tak. pierworodny. No, nikt, ja nie mogłem sobie dać rady w życiu, bo mnie to po prostu przerastało. Ale powiedziałaś jeszcze coś o Twojej mamy o tym, że no, miała różne metody wychowawcze, mhm. łącznie tam z, z fizycznością, powiedzmy, i powiedziałeś, no ale takie były czasy. I, jak, jak, I mnie się wtedy od razu przypomniała książka, którą niedawno przeczytałam, 27 Śmierci Tobiego Obeda i tam jest właśnie o tym, że cała ta Kanada pewnie do dziś używa tego sformułowania celem usprawiedliwienia tego co się działo względem swojej e... nieumiejętności, swojej dysfunkcji jakieś gdzieś jasno każda krzywda w która się wydarzała wynikała z tego, że takie były czasy, co jest Głównoprawdą. No. prawdą, a z drugiej strony ta cywilizacja nasza i to wszystko, co się dzieje, idzie takim pędem, że zobacz zmiany, jakie masz za swojego życia i to Oczywiście. czasami w ciągu dwóch, trzech lat. No i też się do wszystkiego się oflagować, mówić, że robiłaś źle, jak to się okazuje po po półtora roku że powiedziałeś w wywiadzie Murzyn i dzisiaj się wstydzisz tego że użyłaś tak o, a nie oczywiście. ten Poza to tym się jedna zmienia, książka wychodzi więc... ty chcesz być dobrym rodzicem czy też ta książka no... za chwilę wychodzi druga która neguje wszystko a, co było w tej a tam ten siedzi który napisał no więc no wiesz no I... Ale czy ty w takim razie, skoro masz takie zrozumienie do tego duże, y, musiałeś sobie jakoś radzić z tym żalem do rodziców, czy tego nie miałeś? Bo to jest, wiesz... Nie, bo ja, to, to, bo to jest trochę, no właśnie to jest trochę tak, że ja, ja przyjmuję to, co się mówi, że takie były czasy. Okay. Bo ja, ja w, Wiele rzeczy naokoło y, to mnie zbudowało i ja robię no, inaczej... Bunt jedno, to był bunt, wszystko, co się z tobą działo, to był bunt. Jasne. Czyli ty się nie godziłeś na to wtedy, Jasne. co się dzieje. To czemu Jasne. godzisz się teraz? Nie, To mnie też tak zastanawia, bo cały ten opis z tego, tej twojej młodości, to jest po prostu bunt, przekora, chęć zwrócenia na siebie uwagi. Przede wszystkim. A potem Przede książka, wszystkim. Baśka, też tata, jako najważniejszy recenzent tutaj w tej historii. I to jest no, niesamowite. No dzisiaj mi tata powiedział, uważam, że to jest zdolny, i jaż mi po prostu łzał No na urodziny mi składał życzenia i powiedział: Co wow. ci powiem, no, uważam, że jest jesteś zdolny, a ja już aż teraz. I dziękuję bardzo. No bo mnie to wzrusza, no bo nie miałem czegoś takiego. Wzrusza i, i, umacnia, i miałem I Megan. miałem. Nie wiem, bo bardziej mnie właśnie rozkłada to i te emocje, jak do mnie docierają, to, to tak mam bardziej, że się jednak rozpadam, a nie wzmacniam. I, i no, każdy ma inaczej. Ja miałem swoją sytuację życiową, że uważam, że większość moich, jak nie wszystkie, problemy życiowe wzięły się z, z braku wiary w siebie. No, i, no właśnie, dlatego powiedziałem o tym, że to cię umacnia, dlatego że jak tata ci powiedział, że Baśka jest dobrą lekturą, no to tobie mam, już nic więcej pół, nie było no potrzebne. Tak, jak mam pół wieku. No, no, ja rozumiem, jak nie? mam pół wieku. A, a myślę, że, że ja gdzieś starałem się Szymonowi to mówić, zanim to zaczęło w ogóle sam rozumieć, że to potrzebuje coś takiego. I to też jest, też jest mówienie, a pokazywanie to są dwie różne rzeczy przy wychowaniu kogoś, albo przy, przy w ogóle kontakcie z drugą osobą. To nie musisz wychowywać dzieci, to nie musisz mieć dzieci, wystarczy, że, że się kontaktujesz no, z bliskim, nie, z też. związków, przyjaźni, w, w zawodowym życiu, że to nie zawsze powiedzenie to jest coś ważnego, co ci zostaje, tylko pokazanie tego. No i to, to zabiera, zwłaszcza dzieci to biorą, to, to co ty mu pokażesz, a nie co Powiesz i zapamiętaj teraz, co no, pewność, ja mówię. Uczyń to, to nie jest to, nie co, jest co mówisz tak, przede no. wszystkim, tylko to jest to, co masz, i to Jasne. jest zupełnie no, ale co innego. To, nie? Ja, ja, to... mam, ja myślę, że mam dobry kontakt z moimi rodzicami i bardzo ja nie Super. chciałbym mieć innego dorastania. Dużo było mojej, mojej niezrozumiałej drogi w tym komplikowaniu sobie. Nie, nie zmieniam tego, nie uciekam od tego, nie, u, nie uważam tego teraz za, za jakiś tam sytuacji to... No ale żeby możemy świętować oprócz urodzin roz... sukces, że potrafiłeś w jakimś sensie pokierować tym swoim życiem inaczej, pomimo tego, że tak długo trwały te, wiesz, szlak złych decyzji, nie? I to jest ekstra. Jak dzwoni do ciebie tata w to urodzina, to sobie myślisz, kurde, no teraz już od tylu lat nikogo nie zawodzę. Super sprawa. Ale to ja tak myślę, że no. wolę, żeby to ktoś myślał nie że ja był. Bo ja jestem w sumie zadowolony, tak jak ci powiedziałem, czy się zapytałaś. Ja jestem zadowolony z tego, co ja, co ja mam w tej chwili przy Syfie, w którym siedziałem. To, to, o Boże, to ja się bardzo cieszę no, z tego, tu, że po, jestem to, tutaj z tą, że mam, mama, proszę, okulary potrafię. Porządne, tak koszula wyprasowałem. Sam, proszę, sam pink. wyprasowałem to tak ładnie. Więc, Parownicą czy zwykłym no, Normalnym, starym, takim co leci z boku jakiś. I węgla, kamień, kamień <grym> ja <będę trzeba> to... <grym> Słuchaj, a co się zmieniło w takim razie kiedy napisałeś drugą książkę? Czy też czekałeś ymm, w bezdechu dechu niemalże na opinię taty czy już po pierwszej? Nie, nie, pierwszą tata mi dał i to tata mi dał najfajniejszą rzecz w tym wszystkim, że ja się nie przejmuję recenzjami, które się pojawiają. No mm -hmm. to dla mnie naprawdę to, że ja powiedziałem no że tak, bo że mówi wtedy tak no jest... książek tak, tak, tak? tak wszystko, no przeczyta. jest, wszystko przeczytał wszystko no. yy, i to, że taką dostałem Pierwszą w swoim życiu recenzję w ogóle tego, co robiłem, i zawodowo, i, 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 i chyba i towarzysko, i w wszystkich innych dziedzinach, że to mój tata akceptuje. No to był ten moment taki, żeby już się nie, 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 nie szarpać z tym wszystkim. No nie jest tak, że się zawsze coś zrobisz takiego, i wszyscy powiedzą o ekstra. Nie, już mi to, ja, ja ja, muszę wiedzieć, że ja z siebie dałem no, tyle, ile ty. mogłem i już dalej jest i dalej jest ok, bo ja, ja zawsze znajdę osobę, którą ben, która będzie mnie lubiła. Czy nawet bezgranicznie, czy będę ją rozśmieszał, czy będę atrakcyjny wizualnie, znajdę taką osobę, ale również czego bym nie robił w życiu, to, to będzie taka osoba, która powie: weź ten kurwa, znajdź, idź go, weź go, no tak, nawet no, no, jak się będę się starał. Nie nie. I ta świadomość tego właśnie, że są takie osoby i takie, daje ci trochę. Bezpieczeństwo, że się nie musisz na tyle starać o wszystkich, bo i tak i tak tego nie osiągniesz, a robić swoje. No i tam miałem taką kiedyś przypowieść od jednej osoby, która mi powiedziała, żeby się skupić przede wszystkim na tej pracy, na tym, co umiesz i co chcesz robić, a resztę, no to część przyjdzie za tobą, a część, część nie. No i. I to nie jest temat do tego, żeby sobie zawracać dupę, tylko robić swoje no, po prostu. To, co chcesz robić, to na pewno podróżować. Nie planujesz przejść na emeryturę podróżniczą. podróżniczą jak nie, na razie. ja myślę, że dopóki będę miał siłę, że z plecakiem będę mógł spać na dworcu dziś 12 godzin i to będzie mi dalej sprawiało przyjemność i dalej będę miał w głowie, zostawiał sobie te obrazy i zrobione zdjęcie jedno na Instagram, które mnie potem inspiruje do, do opowiadania o tym, o tym miejscu, to, to będę do tej pory będę jeździł. No. no ale masz coś takiego, że teraz, kiedy Szymon już jest. Dorosły, i ta odpowiedzialność może trochę rodzica jest mniejsza, chociaż z drugiej strony później mm. mamy studia, nie, mieszkanie. Ona jest większa. No nie, to ja od razu powiem, że moja, moja świadomość bycia ojcem uważam, że dopiero teraz się zaczyna tak naprawdę asystowanie w życiu człowieka nie no to świetnie, jak masz kontrolę nie jak masz kontrolę i on ma 16 lat 14 12 8 i wtedy naprawdę wszystko robisz nie 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 teraz jak dziecko wychodzi bardziej z domu bardziej chodziło mi o to że wiesz w świetle prawa do tego 18 roku życia ty musisz to dziecko utrzymywać później już nic nie musisz to jest twoja y, wola no to ja, możesz to, to robić ja mam, albo nie to ja mam, tak, to ja oczywiście mam wewnętrzną odwrotną. potrzebę tak natomiast y, w takim razie tym bardziej moje pytanie ma tutaj sens bo jeżeli y, Żyjesz trochę z dnia na dzień. Mhm. Jak już odłożysz na, to, na tę podróż, to po prostu ją podejmujesz i, mhm. i masz te doświadczenia. Potem znowu musisz zarobić. Co Jest, w takim jeszcze razie? Jeszcze bo ja czasami nie odłożę. Ja jadę, a potem dopiero no, oddaję się za nią. A okay. potem oddaję. No dobra, no ale to w takim razie, skoro masz tą świadomość, y, to poczucie odpowiedzialności, ten ogrom miłości. No to co z tą poduszką finansową? Z tym z takim zabezpieczeniem, które tobie powie: Dobra, ja jestem odpowiedzialnym ojcem. Jak mój syn będzie potrzebował ode mnie pieniędzy, to ja mam tutaj dla niego przygotowany taki pakiecik, że zawsze coś tam będę mógł z tego wyjąć. Nie masz takiej potrzeby w ogóle? Albo skoro miałeś kawiarnię, nie masz, te, nie, nie masz tej tęsknoty za prowadzeniem swojego biznesu, który w jakimś sensie cię zabezpiecza? Ja nie po to miałem biznes, żeby on mnie zabezpieczał. Nigdy w życiu nie, bo, 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 bo chciałem, bo ja się tak, bo ja się Marek dobrze czuję z ludźmi, bo ja się dobrze czuję w rozmowach, w poznawaniu, w obserwacji ludzi. I dla mnie kawiarnia byłem miejscem takim. Oczywiście ona mi się do końca nie, mm, nie, nie udawało zrobić tak, żeby właśnie mieć to bezpieczeństwo finansowe. Nie, była rentowna bo ja, do końca, tak? Nie, on położyłem, bo chlałem. No to nie, o to tam się, myślę, że jakbym dzisiaj miał, to bym zupełnie inaczej to zrobił. I pewnie będę miał. M, p, 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 Trochę mi przykro mówić, ale pewnie nie, w, nie w tutaj, no, nie, w, nie w Polsce mi zaczyna być coraz bardziej za zimno tutaj. To nie mm. ja mam takiego, takiego poczucia, że teraz sobie wybieram, a następny co pojedzie na Balis srali. Nie, nie o to chodzi. Ja, ja, Europa dla mnie jest spoko, tylko musi być cieplej. Ja, mm. ja już mam od tej strony z Gredowskiej takiej, że dla mnie już jest ważny spacer rano i to jest ważne. I teraz jeszcze jak mam tego hundla bez nogi, to jeszcze w ogóle chodzić ten śnieg. No, śnieg fajny jest, ale. Ja nie muszę w nim uczestniczyć. Spacerem i mokrym butem, i chciałbym tak sobie potrafić zorganizować życie, no żeby jednak na przykład, jeżeli nie nastały, to na te kilka miesięcy wyjeżdżać. Czyli tak, i mam w tym roku plan, żeby się pożegnać po świętach. Jak tylko zawinę tam, co jest pod choinką dla mnie, to od razu pakuję się i Ciekawe, wracam. Ale to świadczy teraz o tej naszej rozmowie, że to powiedzieć na te kilka miesięcy, a ja usłyszałam te kilka. No, więc jak <śla> już alkohol się pojawił, to na pewno się od razu trzeba przy... napić wody, bo to Kilce, no. Czyli rozumiem, że takie miejsca jak Grenlandia... Y... Grenlandia to jest moje marzenie, żeby pojechać, ale na Czyli pewno czekasz, nie, żeby się mieszkać. Zmieni, yy, po, nie, z, bo co innego zimne. jest chęć odwiedzenia miejsc niektórych, gdzie mam tam taką całą tą listę i taki i o tu i tu i to. Teraz mam na pewno jedno z tych miejsc, to jest, to jest Libia, do której w listopadzie się wy wybieram. I zobaczyć ten Trypolis, zobaczyć Tobruk, przejechać cały... Ale całym... ty jesteś takim typem, że też się na, który nastawia się bardzo na jedzenie na przykład w podróżach. Na jedzenie, nie mięsa. No to akurat tutaj możemy sobie zbić piątkę, ja mam tylko dłuższy staż od ciebie. Ale dobrze, dobrze. nie, nie tyka mnie nie będę. I też jak miałeś takie rozmowy, że ktoś ci mówił no zobaczysz, jak będziesz naprawdę głodna. Byłem nieraz głodny i w życiu Oczywiście, bym nie pomyślał o tym, że mam zjeść Nie wiem, jakieś... nie. czy, go, czy w ogóle traktowałam kiedykolwiek porwa. No i bardzo to dobrze. Na jakiej podstawie by to, powiedzieć, jak ja przestałam jeść mięso, to wtedy w ogóle nikt mi nie mógł opowiedzieć o swoich doświadczeniach jeszcze, okay. więc wiesz. No to nie było takich Nie, malińskich. Tak spod... coś... Ale sporo po... miałam znajomych, którzy nie jedli, hmm. nie, le... nie jedli, a później na imprezę tam um, hmm. um, Cheeseburger, wiesz, o co chodzi. Albo jakiś chyba. Ja się nigdy, przenigdy nie złam, nigdy nie miałam takiej potrzeby. Tylko że u mnie to też wynikało z, z kwestii ideologicznych, humanitarnych, a nie. Tak, u mnie przede wszystkim. Żadnych, u mnie przede wszystkim. U mnie przy... Z, ja tam mam... Zdrowotnych, bo to jest jeszcze kolejna sprawa. A, dobra, no, jak razem tak. to mi się nic nie stanie. Tutaj nie, chodzi o Nie, o to, tylko... ja to ja już ze względów tylko tych, tych, takich miłości do zwierząt, większej jak do, większej jak do innych gatunków. Na no bo co ty najbardziej pieladzie. kochasz w, w podróżach? Znaczy, to jest super temat, nie jedzenie mięsa. Mm -hmm. y, I tu wszystkich namawiamy oczywiście, y, ale to jest wiadoma sprawa. Co najbardziej kochasz w tych podróżach? czy ludzi, czy to, że ty możesz to oko nasycić tymi różnymi widokami. Nie, wracamy do tego, co powiedziałeś od początku, czyli ta ucieczka, ucieczka od codzienności mojej, od tych rzeczy, w których sobie nie daję radę, jest za duża ilość bodźców w nowym miejscu, żeby miał, żeby ogarnąć, żeby tak żebym ja wracał do tego co mi zmienia nastrój, co mnie smuci albo co mi daje niepokój albo coś. Oczywiście, że jak wyjeżdżam to pierwsza rzecz są telefony od matki Szymona albo od niego. Mhm. to nie idzie, to nie idzie już z tego czarpress. Ale nie, ale ale dużo rzeczy jest takich, które do tej pory uważam, może to zabrzmi jakoś górnolotnie i w ogóle bez sensu, ale uważam, że one mnie rozwijają. Te rzeczy, które spotykam po drodze, te znowu za każdym razem mówię o tym w sto razy, to są nowe zapachy, które są strasznie ważne, które jak masz no, czas zęk, i umiejętność, jest silny usiąść w jakimś miejscu, zamknąć oczy i chwilę oddychać tą przeponą i wtedy dostajesz taką ilość informacji do mózgu, że masz nową bazę danych po prostu, tylko z zapachu. A do tego dojdzie, dźwięk do tego dojdzie, tych, tych języków, tego wszystkiego. Ja akurat mam fajnie, bo ten basen Morza Śródziemnego po stronie afrykańskiej, bardzo lubię te miejsca. Byłem w tej Algierii, no to jest po prostu dla mnie jakiś coś takiego się dzieje a w jak tej ty masz głowie. z językami ja mam z językami że się dogaduję bo ich nie znam Żadnego oprócz polskiego? Żadnego w angielsku mówię też pewnie z błędami z tym wszystkim, bo nigdy nie chodziłem na tyle do szkoły i nigdy nie miałem samozaparcia, żeby się poznawać, ale, ale w miejscach, w którym jestem, te podstawowe wyrazy czy zwroty staram się wiedzieć, ale dalej może mam przez swoją dysfunkcję, mam taką, takie wrażenie, które raz. Nawet i tam parę razy jeszcze się dogadujesz kurczej. To nie mówię, że na migi, dlatego że nie znasz, tylko że uważam, że ten gatunek się ze sobą kontaktował, zanim były granice, po prostu tą, tą mimiką, tym wszystkim, że jak Miałaś ten uśmiech, to podchodził ktoś do ciebie, a jak mówiłaś tak, no to nie podchodził, od tego się zaczynało. To Jasne. nie był język, to była wymiana tego wszystkiego, co masz w twarzy. I parę razy było się kiedyś opowiadałem o takim zdarzeniu w Maroko, jak mi się, znaczy w ogóle pojechałem jak idiota, miałem tam 6 euro, i pojechałem do Maroko. No i w ogóle nie wiem, dwa dni, ale wiedziałem, że dwa dni to można nie jeść. No więc pojechałem i wykupiłem za ostatni hajdzku, wykupiłem tang do Tangieru i z powrotem sobie prom. I no faktycznie pojechałem i nie miałem, już tyle miałem chyba dwa euro mi zostało. I... No i co w takiej sytuacji się robi? No nic czekasz, jak masz powrotem, ten, ten powrót do domu. Ja w Hiszpanii już tam miałem znajomych, już mogłem się tam wszystko porobić. Schodziło to, że w całym miejscu, w Maroko, w całym miejscu nie miałem tak naprawdę tego tych środków do tego, żeby iść się nażreć. I była sytuacja, że trafiłem na bazar i było wszystko fajnie. I ludzie handlują tym jedzeniem i w ogóle i nagle mi tutaj tak ślina i mi, mi, mi wiesz, wszystko ściska i, i w ogóle i wiesz co, i naprawdę podszedłem do typa i w ogóle do niego mówię, panie te kurwa placki jak to pachnie, jaki to jest w ogóle... O Jezu, a ja nie, Jezu, mam, a ja nie mam po prostu centra. i się patrzę się na niego śmieje. I on co robi ten, że ten placek i mi daje i w ogóle dzieciak ci, i on nie musiał umieć po polsku, zwłaszcza tym polskim, jeszcze głupkowatym moim, którego używam w książkach i wygłupiastym językiem środowiskowym. Ten typ wiedział, kurwa, jestem głodny, że nie miał hajcu, chociaż się nie trzypałem w kieszenie, nie wywalałem tego, Ale tego płótna w z Ja żądania do tego placka. Raz, a dwa, że to, to było porozumienie, przecież też telepatia i wszystko, i to, i to tak działa. Więc no, oczywiście, że mogę mówić, dlatego że nie znam trzech języków i nie że w Japonii, nie rozmawiam z kimś, albo w, w krajach arabskich czymś. Nie znam podstawowe rzeczy, żeby kogoś nie obrazić, albo żeby jeszcze pokazać, że jestem bardzo przyjaźnie nastawiony, tak. chętnie się nauczę. I dostałem książkę na przykład w Farsi w, w Iranie do czytania i też pokazane było, jak co się tam robić. Bardzo chętnie jestem otwarty na to, to co powiedziałem. To mnie rozwija. Zwiedzanie świata, poznawanie ludzi, na języków, Jak? smaków i zapachów. No. A zwykle podróżujesz sam, czy wolisz jednak mieć towarzystwo do podróży? Ja lubię sam podróżować. No. I to jest, to, jest, to jest też dlatego, że i wtedy nie widzę właśnie tych swoich, tych, tych mankamentów takich, Czyli że, czegoś mi, że coś mi nie ucieczka. Jasne. A myślałeś kiedyś o tym, że nie wrócisz? Ale że coś mi się stanie? Nie, 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 Uf, mi się nie, nie, bolą, nie, 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 po prostu że, w sumie to, może już nie wrócę, zostawię wszystko za sobą. No jak, no, ale przecież mam tutaj szymona i mam rodziców, oczywiście, no, nie ma Ale opcji, są ludzie, tak. którzy robią takie rzeczy, dlatego pytam, czy kiedykolwiek. Bo nie mają szymona i my... nie mają moich rodziców. No. Mają innych rodziców i innego szymona. Po prostu nie są za oczywiście, dlatego pytam. Może, czy kiedykolwiek... nie, ja nie mam tego momentu życiowego. Tak. Nie, to jest to fajnie, jest fajnie, fajnie że, że mówisz, bo może o tym sobie kiedyś pomyślę, ale. ale nie, bo też mi się wydaje, że jest za dużo miejsc jeszcze do zobaczenia. No. Ale widzisz, tu trochę działa taki mechanizm pewnie jak z alkoholem. Czyli jednak ta lampka ci się zaświecała, nie chciałeś, żeby to cię pochłonęło. Pewnie z podróżami jest podobnie. Fajnie, fajnie, ale chcę wrócić do domu. Do tej bezpiecznej przystani, bo mam tutaj ludzi, których kocham i którzy no, mnie kochają. Nie od... czyli ale to, ale zawsze ja to bezpieczną przystań. Mam w podróży i w ciągłych bodźcach. No wiadomo, no, zależy jak to nazwiesz. No. no nie, no bo jak byłem na zajęciach... Jak piłeś, tego, to też takiego... się bezpiecznie, nie? Wtedy, w danym no, momencie, no, dopiero może, później, może. kiedy wracałeś do żywych, to, to widziałeś konsekwencje. Może, tego. Tak. No, uzależnie... Fajnie, że to jest takie super uzależnienie. A ty byłaś w jakim najfajniejszym miejscu? W najfajniejszym miejscu. Takim, że po prostu, ale nie, że chcesz wracać, tylko takim, mm. co zrobiło na tobie wrażenie i mówi, że po prostu uu, mogłabyś o tym opowiadać i opowiadać. Chyba nie mam takiego jednego miejsca. Na pewno Meksyk był super, ale też dlatego, że pokazany przez y, ludzi stamtąd i to było super, bo tam było i wesele meksykańskie. Ekstra, Jasne, i... i jeszcze dodatkowo masz ten perfekcyjny, opanowany język, który po prostu się czujesz w tym. A czy to nie jest właśnie tak, że to trochę ci ogranicza tę te, wyobraźnię, jak to wszystko masz na tacy podane? Że nie byłaś w takim na przykład Może. miejscu, żebyś w ogóle nie znała ani jednego wyrazu i w ogóle. I... Znaczy, no ja nie należę do takiego typu, który pojedzie i okay. nie zna żadnego wyrazu, ale Seszele na przykład były takim miejscem, że y, tam wszystko było jakieś takie inne, ale tam wszystko się wydawało, jakby. czułam się czasem jak na planie filmowym jakimś, no. bo tam ani nie było takiej biedy widocznej, która cię trochę y, wpędza w jakąś taką dziurę emocjonalną. Y, a jesteś na wakacjach przecież i chcesz się dobrze bawić. Tam wszyscy byli uśmiechnięci. Mm -hmm. y, w, Chodzili boso, a jeździli po drugiej stronie w ogóle drogi, wszystko było jakieś takie inne, dziwne. Jak mnie nie chcieli rozumieć, to po prostu twierdzili, że mnie nie rozumieją i mieli mnie w nosie głęboko. I to było fajne, ale ja trochę ubolewam. Mam przyjaciółkę, która potrafi to robić. Ja nigdy nie podróżowałam sama. Jeszcze? Nic. Może jeszcze, ale na pewno bym nie powiedziała ci dzisiaj, że czuję, że kiedyś przyjdzie taki dzień, że będę podróżować sama. Kompletnie tego teraz nie czuję. I dla mnie to jest. Nie będę tego przedłużać, pewnie, y, segmentu, ale mam tyle pytań do ludzi, którzy po prostu. Chociaż są ludzie, którzy mnie aż tak nie ciekawią pod tym względem, bo na przykład y, ktoś jest po prostu snobem i sobie wyobrażam, że. Po prostu jeździ sam, bo nikt by z nim nie wytrzymał na tych wakacjach. To jest Taki też, też możliwe, znam. Ta sprawa. Ale bardziej mówię o takich ludziach, którzy są generalnie społecznie mają, są bardzo dobrze rozwinięci, kochają ludzi, kochają swoich przyjaciół, wychodzić i tak dalej, a potem jeb, brzydko mówiąc, No tak, ale samotna w grupie podróż. nie możesz sobie wymyślić przygody na przykład, a jak jesteś sama, dosyć taką przygodę wymyślisz, że po prostu nikogo nie narażasz i robisz coś takiego. No A nie sądzisz, jest... że jednak będąc na pozycji mężczyzny to jest to łatwiejsze podróżowanie nie, samemu? Nie. Kurczę. No, nie, bo masz ty, internet ja cały, tutaj... masz połowę internetu w tej chwili ludzi, którzy podróżują, masz dziewczyny. Ja nie jestem za tym broń Boże, żeby każdego wypychać z tej swojej strefy komfortu i albo jeszcze pokazywać, mądrzyć się, jeść, tam będzie fajnie. Nie, każdy ma swoje życie, każdy ma indywidualne podejście. Ktoś ma więcej lęków, no to nie jestem osobą, która będzie polecała mu, żeby jeździła sama, żeby się bała, i żeby nie miała fajnego wyjazdu, tylko żeby się trzęsła przez Ale tydzień. No jest zabawne, ogóle... że podróże też bardzo klasyfikują ludzi. Mówię o, o tym yy, spędzaniu czasu razem w wakacje, bo jednak w nawet w grupie bardzo bliskich znajomych ludzie dzielą się na tych, którzy chcą pojechać i pozwiedzać przede wszystkim znaleźć najlepsze miejscówki na przykład jedzeniowe widokowe mm -hmm. y, dotrzeć do lokalsów i do jakichś super takich Ta, miejsc albo leżeć na słońcu. a są tacy którzy chcą pojechać na all inclusive mm -hmm. i sobie leżeć w hotelu bo muszą odpocząć bo byli tacy zmęczeni że oni teraz by nie chcieli za bardzo chodzić i zwiedzać yes. tylko chcą odpoczywać i to jest takie śmieszne że czasami na co dzień lepiej się dogadujesz z tą grupą mm -hmm. z którą nie byłbyś w stanie pojechać mm -hmm. na wakacje na przykład mm -hmm. nie więc to jest ekstra mieć tę różnorodność w grupie być może gdybym jej nie miała to bym była skazana na podróże, na przykład w samotności, nie? A przez to, że mam ten komfort. No właśnie trzeba sprawdzać, bo przecież nasza świadomość, moja świadomość jako typa i jako pod, podróżnika, jako faceta, też się zmienia. Ja miałem cały czas, że mówię z Tobą, rozmawiam o tym, że lubię samemu, lubię samemu, bo <laughs> mam inna, inną odpowiedzialność, mam inno, inną, inną czasoprzestrzeń, bo mogę się zatrzymać w jakimś miejscu, komuś nie będzie, to, dlaczego siedzimy dwa dni tu na przykład. No, dlatego, że ja chcę, wiesz, więc to też jest od tej strony egoistycznej trochę to moje podejście. Ale byłem w zeszłym roku, pojechałem z fantastyczną grupą ludzi do Syrii, gdzie jak słyszałem, że mam jechać z do Syrii, jeszcze sześć <laughs> osób, to za żadne pieniądze w ogóle, załatwcie mi tylko ludzie, załatwcie mi wizę, przechodzę z wami przez granicę i na razie później cześć. I taki miałem plan, do momentu, kiedy żeśmy się poznali, to dzisiaj, do dzisiaj dzwonimy do siebie jedziemy na następny wyjazd razem, bo to była najlepsza na każdy inny w tej grupie i byś, jak bym ci pokazał profil ludzi tych moich każdy kumpli, z innej bajki. każdy jest z innej bajki, super. każdy jest super, po prostu najlepszy w tym wszystkim, i zupełnie nie do połączenia. Nie masz takim wzoru na to, żeby tą grupę ludzi połączyć i żeby to nie wybuchło. Chyba, bo... że chemia ma coś takiego. Być no może, te, to ale jakieś... to też nie. No i to też nie, bo część tak, część nie, więc, więc kurczę, no i to widać, że i to też to, to mówimy o tym rozwoju i o tej o tej swojej świadomości postrzegania, e, o tym postrzeganiu świata. No to nagle dostajesz informację, że kurde, no ten może być taki, tutaj dziewczyny mogą jeździć na wyjazdy kibicowskie, następna osoba może robić super zdjęcia i być wrażliwa i być zupełnie, mieć inny odbiór świata. Może być dwóch wariatów, co od rana kleją browary i mają taką polewkę, a nagle się okazuje, że ta grupa to jest po prostu jakimś fenomenem i ja się tak jaram, że jedziemy znowu w podobnym składzie, jedziemy teraz do tego, do tego Bagdadu, że po prostu jest, Kiedy? wiesz... No. Z 17 wyjeżdżam. A, do... czyli jednak odpowiedziałeś sobie na te wszystkie pytania, jak to nie mam pieniędzy, nie mam czasu, ale i tak, tak. jedziesz, tak? Świetnie. Ja nie mam czasu. A ile już razy to, do roku jeżdżasz jest... średnio? Je... Cały czas. No dobrze, czyli to jest, mamy 12 hmm. miesięcy w roku. No to czasami jeżdżę 3 razy w miesiącu. A czasami raz na trzy miesiące nie pojadę, więc to też jest różnie. Nie, no, chyba na trzy Jezus. miesiące to tyle nie zostałem tutaj w jednym miejscu, bo bym oszalał po prostu. Był nieznośny dla otoczenia, niegrzeczny, nie, nie, nie miły. Miejscu... Mi niemiły bym był, jakbym tyle siedział. Nie. Nigdy nie byłeś w jednym miejscu trzy miesiące? W ośrodku zdrowia psychicznego byłem trzy miesiące. Okay. I uważam, że było bardzo super. Mm -hmm, ale postanowiłeś jednak nie pielęgnować tej tradycji specjalnie. Nie, tam nie, nie na razie tam się nie wybieram, chociaż myślę, że to miejsce mi uratowało życie, to na razie się tam nie wybieram. Nie, no nie lubię, tak jak ci mówię, ze względu na ten tort, na ten czas, który leci, który jest najcenniejszy, nie finanse, ten czas, którego się nie odkupi już, nawet jak masz milion, milion sto, milion sto trzydzieści, nie odkupisz tego czasu. I ja go nie chcę marnować, ja go za dużo na swoje uzależnienie, na... Na kace, na lęki, na jakiś inny syw, który sobie sam zorganizowałem w fantastyczny sposób z umiejętnościami menadżerskimi na wysokim poziomie. Ja nie chcę tego czasu tracić już. Więc dla mnie, tak naprawdę, siedzenie w jednym miejscu jest jakimś cierpieniem. Nie dlatego, że jestem uzależniony od bodźców, tylko dlatego, że mi jest szkoda czasu, bo ja już za dużo zasrałem tego. No, czyli nie masz planów, oczywiście celowo używam tego twojego ulubionego Mam plan, słowa. żeby się działo cały czas wyjazdów, chcę zobaczyć jak najwięcej świata zanim zejdę. nie tęsknisz w takim razie do relacji damsko-męskiej? No, bo nie byłbyś w stanie utrzymać ciągle wyjeżdżając, a lubiąc podróżować, chyba, że polubiłbyś podróżowanie z tą jedną osobą. Raz. Tak, bardzo to, to jest dobra uwaga. Druga uwaga jest na pewno taka, że do tego również podchodzę tak z dnia na dzień, czyli bez planów. Jakby się coś takiego zmieniło i by mi to wysprawiało przyjemność, i mam nawet ostatnio sytuację taką, że więcej o tym myślę, że, że to jest fajna potrzeba, żeby się kimś opiekować, żeby ktoś się tobą opiekował i, i, i że to jest super. No, po wielu latach gdzieś do tego myślenia wracam. Ale to też jest moment życiowy. Ja nie zakładam, że tak będzie cały czas. I dlatego na przykład też. No ale moment, który nie będzie nawet longiem przez trzy miesiące, to wiesz. To, to jest, to no ale nie wiem, no, ale może się to zdarzyć i po, pojutrze może I się. Nie, oczywiście sobie żartuję, chodzi mi o to, jak, tak, jak mało tutaj tak, jesteś. Więc osoba, tak, która Ale prowadzi, może to być. w cudzysłowie, też, normalny tryb czy... życia, tak, czyli tak, ma pracę od do. No to myślę, że to nie jest. I od jest razu ten normalny tryb życia i, oddo, i od razu się łzy wszystkim pokazują teraz. Nie no, wiem, ja no, no tak, ja no, ale tak ale mam na, nawet, dużo osób ale. osób tak pracuje i w dużo osób się odnajduje bardzo dobrze w takim schemacie. No i super. Niektórzy mają taki chaos w głowie, że chaos w życiu byłby dla nich po prostu nie do ogarnięcia. I już super. I, i, i nawet, chyba nawet więcej takich osób jest. No bo jak rozmawiamy. No i dzięki temu jakoś funkcjonujemy. Nie? Jakoś w, w, w życiu wszyscy, ale powiedziałeś o opiece i ja bym jeszcze, bo już prawie bym zapomniała, oczywiście już przegadaliśmy czas, który sobie zaplanowałam, Aha, e, ale to nic, dopóki nie będzie burczenia w br brzuchu słychać na antenie, uh -huh. to będzie okej, okay. piesek. Kolka, ja już ci mówiłam przed anteną, że też uh -huh. miałam pieska kolkę, co prawda no, jak już była dorosła, to była kolą, a nie kolką. Uh -huh. e, piesek bez łapki, tak jak powiedziałeś, śliczny zresztą. E, widziałam na zdjęciach. Opowiedz mi historię e, zwierzęcia, którego gatunku podobno nie lubisz. Bo to w ogóle, to był największy szok, jak sobie tak, wiedziałam, że nie jesz mięsa, że jest podróżnikiem, że masz tego pieska i że on jest w ogóle taki cudny i on nie ma łapki i on ci tak towarzyszy i do tego Paryża z tobą jechał, a później słyszy gdzieś, że psy nie lubię. No słyszy, bo mnie gryzły. Prosta już rzecz, zależność. Zbieram doświadczenie ja nie, życiowe. Złożyłam ręce, tak jakbyś musiał się tłumaczyć przede mną. Złoży, złożyłaś. <grym> Słuchaj, e, prosta zależność. Od małego zbierasz te wszystkie doświadczenia życiowe, które cię budują. Mnie zbudowała nieufność do psa, bo zawsze pamiętam, że gdzie nie poszedłem, jak byłem dzieckiem, to mnie pies udziabał. No i zaczęło się od Jonasza Kofty, jak przyjeżdżaliśmy do statą, do, 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 do Jonasza, i jego taki mały pincer mnie ugryzł w nos. I pamiętam, że miałem, gdzie byłem to dzieckiem, pincher. kilkuletnim, i mnie to gówno ugryzło, po prostu złapało mi tak i miałem bliznę, bolało mnie, leciała krew i wszystko. A blizna, to, właśnie jest od tego psa ta blizna nie to nie wiem, to, to chyba jest ze starości blizna, już bardziej z doświadczeń A. życiowych. Słuchaj. To tam gdzieś jest wyryte to ugryzienie ta, też, ta, spokojnie. Też. I potem, I potem każdy następnym razem gdzie idę po ulicy i gdzieś kogoś idzie 10 osób ze mną i pies podchodzi i kogo łapie za nogawkę. I, no i mnie i za każdym razem i nie zdążyliśmy się polubić. No to jest o to chodzi. Pies Jasny. No. Wyczuję zaraz. Słuchaj, i ja i mam to, że nie lubię. Ja nie lubiłem zapachów psów. Do kogoś jak przychodziłem do domu i mało tym psem po prostu, to mhm. mi się cafa i mówię, no, no, słuchaj, nie mogę do ciebie przyjść, bo mam coś ważnego no, do zrobienia. Tak, mogę spać no. na dworcu 12 godzin. Bardzo proszę, ale, nie w, zapachu, ale ławeczce, nie w zapachu psa. Ale... Jasna mm -hmm. sprawa, i tego nie lubiłem. Nie znoszę szczekania psa. Nie znoszę. I, m, powoduje to u mnie po prostu jakiś... Ale dużego jakiś, też czy tylko tych każdego małych? szczekania. Ja mam taki. Bardzo przepraszam, taki, wszystkich słuchaczy teraz. Taki coś, jak takie zwarcie mam w głowie. Wiesz, jak coś nagle wszystko zapala i tam i, i, u mnie się wtedy tyle pali. Di, di, D, tych światełek w głowie, jak pies szczeka, jak jest na tych Griswoldach, co ten podłącza ten mm -hmm. na, w, w, w świętach Griswoldów mm -hmm. i się wszystko pali nagle. Ja da się i lecą pieska, tak lecą nie, nie korki. Jak... Nie wiem, no ja do tej pory znałem tylko tego psa mojego i on dwa razy szczeknął od roku. I nagle A się okaz... jesteście razem? No tak po, półtora roku już prawie. I, I, podróżujecie i on podróżujecie dwa... razem? Tak, tak, i on podróż. dwa razy szczeknął. Do samolotu go nie biorę, no bo wyrażę, że to jest taka... To jest ona? On. On kolka? Tak. Kolka. A on, on kolka, okej. Okay. No jest w książce napisane, że on dlatego, że tak się cały czas bez nogi, to się zatrzymywał, jakby miał kolkę. No mm -hmm. i dlatego został kolka. No. A nie kolek. A nie no kolek. dobra, i jak, jak trafił do ciebie? Trafił do mnie z Ukrainy, jak zaczęły się, zaczęła się wojna w Ukrainie i były organizowane prace pomocowe, i, i ja te też rzuciłem na tą pomoc. Jeździłem na granicę, zrobiłem zbiórki i wszystko wśród znajomych. I jeden z moich przyjaciół, już będąc na, na miejscu, mówi: Słuchaj, jesteś na granicy, bo jest pies do wzięcia. Ja mówię, jaki pies jest do wzięcia? No taki jest pies, b, 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 fajny, ładny. No to, ja mówię, nie chcę żadnego psa, ja mogę na tego psa zebrać zaraz przez Instagram, w ogóle zbierzemy kilogramy jedzenia, możemy tak, ale ja nie chcę żadnego psa, co to za pomysł jest w ogóle. Ja mówię, no dobra, a jakbyś tak dał radę, żebyś może zrobił i przez swoje story zrzucił, ja przygotowałem takie zdjęcie i to nie ja mówię, dobra, no to daj mi go. O, no i on mi daje to zdjęcie, i nagle się okazuje, że to w ogóle jest pies, którego wcześniej namalował mój kolega przygotowujący okładkę do książki. No i tu był no, była najśmieszniejsza opcja, bo nagle się ten pies zmaterializował trzy miesiące wcześniej, przed wzięciem psa. Co za ogóle, do, 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 no i, do, i ja miałem gotową okładkę, no bo zrobiłem ten. Y y y y y y Eee, opowiadanie o psie bez nogi i taka była, i tak i tam go tam nazwałem, zrobiłem mu historię życiową i w ogóle, w ogóle, w ogóle. I Practice przygotował okładkę i dostałem tą okładkę. Książka była w fazie produkcji już i nagle dostajesz po trzech miesiącach i to ten pies tak samo siedzi jak ten z tej okładki. Nie. I pokazuje to Szymonowi, a Szymon mówi: No to teraz, jakżeś go wymyślił sobie, to sorry, Gregory, ale musisz wziąć, wziąć żeś wymyślił, Żeś zebry nie wymyślił, jakieś bez ogona albo coś. No i się okazuje, że ja mówię: Dobra, no to może, a jaki to jest pies? I tak pytam tego typa: On mówi: No ładny, mały, taki 5 kilo, śliczny. I ja widzę, wie kurwa, no biedny, taki bez nogi. Jezus, Maria, po co mi pies? Mówi: No dobra, może go wezmę. No i nagle się, tam jest informacja, ten typ się pyta o opiekunki, a ona mówi, znaczy ten pan mieszka w domu, bo on nie ma nogi. A ja mówię, mieszka na trzecim piętrze w kamienicy. A to nie. No więc jak ja już usłyszałem, mówię, jak to nie? Jak go teraz chcę go wziąć no, i nagle go, nikt, nikt mu, mi go nie daje? Mówię, nie, 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 nie. Już ta baba, bo do tej pory z nią nie gadam. Tak mnie że no. po prostu... No i oczywiście już na przekór. Mówi, nie, no to chcę. Dobra, pięciokilowy pies, no to jest mały, to jest OK. Będę nosił. Dobra. Dostałem nie nas, tego, okay. pewnie, dostałem tego psa. To jest manipulant taki, wiesz, emocjonalny. Po tatusiu biodra, chciałby się na, rzec. Na pewno, moim <laughs> chyba. Słuchaj, <laughs> Słuchaj, i tam, i to jest tak, że on się, że on się, um, dostałem tego psa, no to ja się nie znam na tych psa wszystkich. No to go wziąłem i wszystko i go karmię na te 5 kilo. Pań, pa, jedziemy do pierwszej pani weterynarz, bo on od początku miał problem z uchem. I on mówi, no taki zachudzony ten piesek, a jak pan go karmi? Ja mówię, no normalnie jak na 5 kilo. no na ile? A ja mówię, no na 5 kilo, no bo tak miałem w tym ogłoszeniu, kto przygarnie psa 5 około kilowego. 5 kilo. ona go daje na wagę, on waży 16. Ja mówię, przecież pan, to on miał lepiej na tej wojnie jak u pana chyba przez te pierwsze Jezu. półtora miesiąca. No i dobra, no i się okazało potem, że się dogadujemy. Pies był fajny faktycznie do tego zapachu, psiego nie ma, dopóki nie ma. Za... Uszu bo ma uszy, bo ma to alergiczne zapalenie Małżowin, czyli w środku w uchu jest super, ale Małżowina i to mu wali czasami tak, że się budzę w nocy i po prostu się denerwuję, bo nie znoszę tego, tego smrodu. Ale przynajmniej jest jeden plus tego, że on nie szczeka w ogóle. No więc się zakumpulowaliśmy, lubię go, no i lubię go mieć. No. więc. że go kochasz. Na pewno, na pewno i, i, i mi dobrze A z nim ile jest. A ma lat? No pewnie ma koło pięciu, bo oni też go z jakichś tam działań wojennych wzięli. Miał urwaną łapę podobno po bombardowaniu, czy tam pozwalonym w jakimś domu, w którym go znaleźli. Szukali trupów, znaleźli psa. Nie wiem, ile to, ile to jest jakiejś miejskiej legendy takiej, żeby tylko go ktoś wziął, ile, no, nie, nie. nie ma to na szczęście żadnego znaczenia. Nie ma znaczenia. to. No już jest Teraz... ze mną ponad półtora roku, więc myślę, że jedną trzecią życia swojego gdzieś tam jest, jest ze mną. To ja odsyłam wszystkich na Instagrama Wojtka, bo tam tego słodziaka można zobaczyć. Wszystkie kamery już nam powoli wysiadają, więc to jest znak, że musimy kończyć. Wszystkiego najwspanialszego. Myślę, Biedni, możesz pomyśleć, tort. pomyśleć życzenie, i ja ci daję gwarancję, że ono się spełni. Ta. Tak? O, poczekaj. No. Tylko pomyśl nie mów go. No dobra, no Później i. Później mi nie udowodnisz na pewno, że się nie spełniło. Mhm. I dziękujemy, że byliście z nami do końca kolejnego odcinka. Wojtek tobie dziękuję. Zaproszę cię po prostu kolejny raz, żeby porozmawiać o tych rzeczach. No i bardzo <noise> dziękuję również serdecznie wszystkich. Pozdrawiam, wszystkiego najlepszego, najlepszego z okazji moich urodzin. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin Wojtka, dla wszystkich. Do zobaczenia.